Dzień dobry, dzwonek już zadzwonił, w związku z tym zaczynamy. Otwieram 47. sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego. Witam wszystkich przybyłych radnych, starostę, pana wicestarostę, zarząd powiatu pruszkowskiego, sekretarza i skarbnika powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatów, szefów służb, inspekcji i straży, naczelników wydziału i biur starostwa, mieszkańców powiatu pruszkowskiego, a także przedstawicieli mediów. Witam również tych, którzy oglądają przebieg sesji online. Informuję Państwa, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. Oświadczam, że zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 18 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 27 osób stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Szanowni Państwo, kolejnym punktem porządku są wnioski do porządku obrad. Porządek sesji został Państwu przesłany wraz z materiałami. Ja osobiście chciałbym zgłosić wniosek o zmianę kolejności porządku obrad dotyczących przesunięcia punktu 16, ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2021, BR 570/2022 oraz 17. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pruszkowskiego w 2021 roku, BR 571/2022, kolejno po punkcie 5. Informacja numer 29/2022 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 czerwca 2022 roku do 17 sierpnia 2022 roku, BR 561/2022. W związku z tym chciałbym poddać pod głosowanie wniosek o przesunięcie punktu 16, oceny stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2021, BR 570/2022, po punkcie 5. Proszę o zaznaczenie z Państwa, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Jak Państwo głosujecie? Bardzo proszę. Pani Magdalena, pan Andrzej Kurzela. Dziękuję. Pani Zdzisława Zielińska, jak głosuje? Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że 19 osób za, nikt się, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Bardzo dziękuję za przychylenie się do mojego wniosku. Porządek obrad został zmieniony o kolejność punktów. Poddaję pod głosowanie wniosek również o przesunięcie punktu 17. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pruszkowskiego w 2021 roku, BR 571/2022, po nowym punkcie 6. Proszę o zaznaczenie, kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. I jeszcze dwie osoby. Dziękuję, dziękuję. Jednogłośnie bardzo dziękuję. 19 osób za. Stwierdzam, że porządek obrad został zmieniony, a kolejność punktów zmieniła się odpowiednio. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić swoje wnioski do porządku obrad? Nie widzę, nie słyszę. W związku z tym
Nie widzę, nie słyszę, w związku z tym zamykam punkt trzeci, przechodzę do punktu czwartego. Informuję, że kolejnym punktem jest przyjęcie protokołu z 46. sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego. Stwierdzam, że w związku z brakiem uwag i nie odnotowując głosu sprzeciwu wokół protokołu z 46. sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, protokół został przyjęty. Zamykam punkt czwarty, przechodzę do punktu piątego. Informuję, że kolejnym punktem jest informacja numer 29/2022 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 16 czerwca bieżącego roku do 17 sierpnia bieżącego roku, BR 561/2022. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Ewa Borodzicz. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący. Ja tutaj w zestawieniu w dziale inwestycji drogownictwa znalazłam informację w punkcie drugim, że zaopiniowano pozytywnie projekt porozumienia intencyjnego pomiędzy, znaczy z Piastowem i gminą Michałowice w sprawie rozbudowy, realizacji rozbudowy drogi 3129W, czyli dworcowej. Jakbym mogła prosić o informację, czy na jakim etapie jest w ogóle ta inwestycja, bo ona od paru lat nie może się przebić gdzieś, więc czy co będziemy robić w tym roku i czego dotyczyło porozumienie? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, porozumienie intencyjne między miastem Piastów i gminą Michałowice dotyczy współfinansowania realizacji tego zadania w uzgodnionych kwotach z miastem Piastów i z gminą Michałowice wraz z dzisiejszymi zmianami w budżecie umożliwi to realizację tego zadania i powinniśmy w najbliższym czasie ogłosić przetarg na przebudowę tej drogi. Jeszcze bym prosiła o doprecyzowanie, na przetarg już na roboty, czy mamy już zaakceptowany projekt, bo no nie wiem do końca. Mamy przygotowaną dokumentację ZIT i wraz z tym porozumieniem mamy zapięte budżetowanie na poziomie kosztorysu inwestorskiego. Ogłaszamy przetarg na wykonanie robót. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos, zadać pytanie? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Zamykam punkt piąty, przechodzimy do punktu szóstego. Informuję, że kolejnym punktem jest ocena stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 2021, BR 570/2022. W związku z tym, że sprawa została dość szczegółowo omówiona na komisji, chciałbym Państwa poprosić ewentualnie o zadawanie pytań. W związku z tym otwieram dyskusję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, bardzo proszę o zgłaszanie się w programie sesji. Nie widzę. W związku z tym bardzo dziękuję. Zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję Pani Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, Pani Ani Kozłowskiej za przybycie. Zamykam tym samym punkt szósty, przechodzę do punktu siódmego. Informuję, że kolejnym punktem jest informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pruszkowskiego w 2021 roku, BR 571/2022. I tutaj rozumiem, że temat również został bardzo szczegółowo na komisji omówiony przez panią dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Pruszkowie, panią Magdalenę Naparty. W związku z tym, jeśli ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie, gorąco zachęcam, proszę o zgłaszanie, otwieram dyskusję. Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję. Bardzo dziękuję pani dyrektor za przybycie na sesję. Temat oczywiście został szczegółowo omówiony na komisjach. Bardzo dziękuję. Zamykam punkt siódmy, przechodzę do punktu ósmego. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu pruszkowskiego BR 562
/2022 i proszę pana starostę o wskazanie osoby, która omówiła projekt uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę panią skarbnik, panią Małgorzatę Zielonkę o przedstawienie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, w zakresie zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonujemy aktualizacji tej wieloletniej prognozy w związku ze zmianami w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu powiatu pruszkowskiego w 2022 roku. Zmiany te wynikają ze zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 6 815 840 zł. W tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 4 499 426 zł 11 groszy oraz dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 2 316 413 zł 91 groszy. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 7 314 002 grosze. W tym wydatki bieżące wzrastają o kwotę 2 126 951 zł. Oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4 873 363 zł i 2 grosze. Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie deficytu budżetu w 2022 roku o kwotę 184 474 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. W zakresie zmian w wykazie przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego Pruszków ulica Wapienna w związku z otrzymaną darowizną od Fundacji Pruszyńscy w kwocie 2 356 949 zł i 11 groszy oraz zwiększeniem o środki finansowe niewykorzystane na wydatki niewygasające zaplanowane w 2021 roku do realizacji do 30 czerwca 2022 roku w kwocie 1 916 413 zł i 91 groszy zwiększa się limit wydatków w 2022 roku o kwotę 4 273 363 zł i 2 grosze oraz łączne nakłady i limit zobowiązań o kwotę 2 356 949 zł i 11 groszy. Po drugie, budowa drogi nr 3135W, ulica Bronieckiego w Pruszkowie, w związku z otrzymaną w dniu 14 czerwca 2022 roku wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, programu inwestycji strategicznych w kwocie 8 933 264 zł, zwiększa się limit wydatków w latach 2023 i 2024. Po 50% w każdym roku oraz limit zobowiązań. Jednocześnie w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na wydatki niewygasające w 2021 roku do realizacji do 30 czerwca 2022 roku pomniejsza się o kwotę 50 tysięcy zł łączne nakłady finansowe. Po trzecie, budowa ośrodków wsparcia pomocy integracji zawodowej w związku z aneksem do umowy z kwietnia 2021 roku w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego zwiększa się limit wydatków w 2023 roku o kwotę 297 600 zł niewykorzystaną w 2021 roku. I po czwarte, rozbudowa drogi nr 3129W ulicy Dworcowej w Piastowie oraz ulicy Wodycha w Regułach na odcinku od ulicy Sienkiewicza w Piastowie wraz ze skrzyżowaniem do ulicy Górnej w związku z koniecznością wszczęcia postępowania o dokonanie zamówienia publicznego na wykonanie zadania zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań o kwotę 1 100 000 oraz limit wydatków w 2022 roku o 750 tysięcy zł i w 2023 o kwotę 350 tysięcy zł. Na realizację tego przedsięwzięcia powiat uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4 252 748 zł i 56 groszy. I warunkiem otrzymania tych środków jest przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą w terminie do 15 grudnia 2022 roku.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię Komisji Merytorycznych, panią Halinę Górniak-Uszyńską, przewodniczącą Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Próbujemy włączyć, już jest. Szanowni Państwo, Komisja na posiedzeniu 29 sierpnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w następujący sposób. Oddano 5 głosów za i 2 głosy wstrzymujące. Bardzo dziękuję. Poproszę pana Adriana Ismonta, przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przy 10 głosach za, 0 głosów przeciwnych oraz 4 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Dziękuję bardzo i poproszę panią Mirosławę Świdnińską, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Szanowni Państwo, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 9 głosami za, 0 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Zapraszam. Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu pruszkowskiego BR 562/2022. Proszę o zaznaczenie Państwa, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. Okay. 21 osób za. Poprosimy o reasumpcję głosowania, bo rozumiem, że pani zagłosował, to chciał pan powiedzieć. Nie zdążył pan. Widziałem, że był pan obecny, w związku z tym zrobimy reasumpcję głosowania. Możemy zrobić? Nie. To jeszcze raz poproszę o głosowanie w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dobrze. Jeszcze poproszę panią Zdzisławę Zielińską, jak głosuje? Dziękuję bardzo. Tak. Dobrze, dziękuję. Zamykam głosowanie. Dwadzieścia dwie osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała zmieniającą wieloletnią prognozę, uchwała zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu pruszkowskiego BR 562/2022 została podjęta. Zamykam punkt 8, przechodzę do punktu 9. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pruszkowskiego na rok 2022 BR 563/2022. Tradycyjnie poproszę pana starostę o wskazanie osoby, która omówi nam projekt uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie treści tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 5 787 008 zł i 2 grosze. Z tego dochody majątkowe o 2 316 413 zł i 91 groszy. I po kolei omówię kwoty zwiększeń dochodów. Otóż zwiększa się plan o 350 tysięcy złotych z tytułu wykonywania zadań z zakresu wieczystego użytkowania majątku Skarbu Państwa. Jest to urealnienie spodziewanego dochodu.
Zwiększa się plan o 400 tysięcy złotych w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Michałowice na rozbudowę drogi nr 3129 w ulicy Dworcowej w Piastowie oraz ulicy Bodycha w Regułach na odcinku od ulicy Sienkiewicza w Piastowie wraz ze skrzyżowaniem do ulicy Górnej w wysokości 750 tysięcy złotych, z czego w 2022 roku gmina przekaże środki w kwocie 400 tysięcy złotych i w 2023 350 tysięcy złotych. Zwiększa się plan o 61 815 złotych zgodnie z pismem ministra finansów z 10 sierpnia 2022 roku. Jest to zwiększenie subwencji ogólnej z budżetu państwa. Zwiększa się plan o 1 916 413 zł i 91 groszy. Dotyczy to środków zaplanowanych na budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie, które zostały zwrócone na konto dochodów w miesiącu lipcu. Są to środki niewykorzystane ze środków niewykorzystanych do dnia 30 czerwca, środków niewygasających. Następnie zwiększa się plan o 1830 zł. Jest to wpływ środków od ubezpieczyciela w ramach odszkodowania z tytułu zalania piwnicy w budynku szkoły. I następnie zwiększa się plan o 2 356 949 zł. I 11 groszy w związku z otrzymaną darowizną na pokrycie kosztów budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Wapiennej w Pruszkowie zgodnie z umowami darowizny zawartymi w czerwcu i w lipcu z Fundacją Pruszyńscy. Zwiększa się również dochody o kwotę 400 tysięcy złotych z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych powiatu pruszkowskiego. Jest to urealnienie spodziewanego dochodu. Zwiększa się dochody o kwotę 100 tysięcy złotych z tytułu kosztów utrzymania dzieci z gmin w rodzinach zastępczych powiatu pruszkowskiego otrzymywanych na podstawie wystawionych przez PCPR not obciążeniowych. Jest to urealnienie spodziewanego dochodu. Zwiększa się o kwotę 100 tysięcy złotych z tytułu kosztów utrzymania dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu pruszkowskiego otrzymanych na podstawie wystawionych przez PCPR not obciążeniowych. Jest to również urealnienie spodziewanego dochodu. Następnie zwiększa się o kolejne 100 tysięcy złotych w związku z dotacją od gminy Michałowice na wykonywanie zabiegów poprawiających warunki siedliskowe drzew rosnących w Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Ogółem dochody planowane po zmianach wynoszą 233 769 482 zł i 31 groszy. I w tym dochody bieżące to 199 515 549 zł i 84 grosze oraz dochody majątkowe to 34 253 932 zł i 47 groszy. W zakresie wydatków zwiększa się plan o łączną kwotę 5 971 482 zł i 2 grosze. I w tym zwiększa się plan o 150 tysięcy złotych na zakup usług remontowych, dotyczy to dróg publicznych powiatowych, w związku z niewykorzystaniem środków na budowę obwodnienia w drogach powiatowych. W zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększa się plan o 600 tysięcy złotych i w tym budowa odwodnienia w drogach powiatowych, zmniejszenie planu o 150 tysięcy złotych oraz rozbudowa drogi nr 3129 w ulicy Dworcowej w Piastowie, zwiększenie planu o kwotę 750 tysięcy złotych. W zakresie działalności usługowej rozdział zadania z zakresu geodezji i kartografii, w zakresie wydatków bieżących zmniejszenie planu o 3000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii na uczestnictwo w 7 edycji konferencji technicznej pod tytułem Nowoczesne technologie w prowadzeniu POD GIK. W zakresie administracji publicznej wydatki bieżące zwiększa się plan o 3000 zł w celu zabezpieczenia środków na szkolenia pracowników. W zakresie wydatków majątkowych dokonuje się zmian nazwy zadania. Zadanie zakup i dostawa samochodu o napędzie elektrycznym otrzymuje brzmienie zakup i dostawa samochodu.
daje to szerszą możliwość dokonania zakupu i dostawy samochodu. W zakresie oświaty i wychowania zwiększa się plan o 1830 zł na wydatki związane z utrzymaniem budynku szkoły, w tym zakup środków czystości z uwagi na zwiększoną powierzchnię. Jest to oddanie do użytku nowej hali dydaktycznej oraz zwiększenie planu o 61 815 zł na wynagrodzenie osobowe nauczycieli oraz składki na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem od września nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych. Środki pochodzą z subwencji ogólnej. W zakresie pomocy społecznej zwiększa się plan o kwotę 184 874 zł w związku z koniecznością zapłaty zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości przez Dom Pomocy Społecznej w Czubinie. Przenosi się między paragrafami wynagrodzenie wyni kwotę 1730 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przenosi się między paragrafami kwotę 15 500 zł w związku z niższym niż planowano wykonaniem wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które przeznacza się na zakup usług pozostałych, m.in. usług pocztowych. W zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki inwestycyjne zwiększa się plan o kwotę 4 273 363 zł i 2 grosze w związku z otrzymaną darowizną na pokrycie kosztów budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Wapiennej zgodnie z umowami darowizny zawartymi w czerwcu i w lipcu z Fundacją Pruszyńscy. Jest to kwota 2 356 949 zł i 11 groszy oraz wpłatą niewykorzystanych środków w kwocie 1 916 413 zł i 91 groszy zaplanowanych na wydatki niewygasające w 2021 roku przewidzianych do realizacji do 30 czerwca 2022 roku. W dziale rodzina, rozdział rodziny zastępcze, zwiększenie planu o 200 tysięcy złotych, w tym z tytułu kosztów utrzymania dzieci z powiatu pruszkowskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, zwiększenie planu o 100 tysięcy złotych oraz zwiększenie o kolejne 100 tysięcy złotych z tytułu kosztów utrzymania dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu pruszkowskiego. Od czerwca świadczenia te uległy waloryzacji o 5%. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwiększenie planu o 400 tysięcy złotych w związku z uregulowaniem zobowiązań wynikających z zawartych porozumień między powiatem pruszkowskim a innymi powiatami, na terenie których przebywają dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Liczba zawartych porozumień w stosunku do ubiegłego roku wzrosła o 300%. I w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększenie planu o 100 tysięcy złotych na wykonanie zabiegów poprawiających warunki siedliskowe drzew rosnących w Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Środki pochodzą z dotacji celowej z gminy Michałowice. I planowane wydatki po zmianach wynoszą ogółem 285 846 197 zł i 44 grosze, w tym wydatki majątkowe 88 221 173 zł i 94 grosze. Na skutek zmian wprowadzonych w planie dochodów i wydatków ulega zwiększeniu deficyt budżetu o 184 474 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poproszę opinię komisji merytorycznych. Poproszę panią Halinę Górniak-Uszyńską, przewodniczącą Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Szanowni Państwo, komisja na posiedzeniu 29 sierpnia pozytywnie zaopiniowała jednogłośnie przy 7 głosach za, braku przeciwnych i wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Poproszę pana Adriana Ismolta, przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 11 głosami za, 0 głosów przeciwnych oraz 3 głosy wstrzymujących się. Bardzo dziękuję. Poproszę pana Pawła Siekierko, przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Panie przewodniczący, szanowni koledzy i koleżanki radni, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały, 9 głosów za, przy braku innych głosów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę panią Mirosławę Śliwińską, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji.
Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 10 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Magdalena Bejer. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam się zapytać o inwestycje i żeby tutaj pan raczej nie starosta, a wicestarosta, odpowiedzialny za inwestycje w powiecie pruszkowskim, odpowiedział mi na pytanie dotyczące budowy, a właściwie chyba jeszcze braku budowy powiatowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Jak to się kształtuje w budżecie? Z tego co wiem, był jakiś przetarg. Jak to się kształtuje w naszym budżecie? Jak to wygląda? Na jakim etapie to jest? Mieliśmy różnego rodzaju zapewnienia na sesji absolutoryjnej. Przesuwaliśmy środki z ronda w Brywnowie, w Niebrywinów, dokładnie w Milęcinie. I chciałabym się dowiedzieć więcej, bo jakaś taka cisza nastała na ten temat. Trochę się niepokoję o te inwestycje. Dziękuję. Jeżeli chodzi o środki, to był jeden przetarg. Wartość najniższej oferty, z tego co pamiętam, opiewała chyba na 10 400 000 albo 500. No oczywiście taką kwotą byśmy nie dysponowali, ponieważ łączną kwotę, którą mieliśmy na ten przetarg, tam było chyba około 7 500 000, z tego co pamiętam. Więc w związku z tym, że jest tendencja troszeczkę też spadkowa, jeżeli chodzi o ceny, firmy wcześniej były na wakacjach, być może teraz będzie więcej firm zainteresowanych. No liczymy na to, że będzie cena troszeczkę niższa i będziemy musieli po prostu no, mniej jakby środków dołożyć do tego budżetu, który mamy, a być może nawet znajdzie się firma, która w tym budżecie nam to wykona. Proszę bardzo. Czyli rozumiem, że tamten przetarg nie doszedł do skutku ze względu na ogromną cenę, powiedział pan ponad 10 milionów złotych, a kiedy państwo konkretnie planujecie ogłosić kolejny przetarg na tę inwestycję? Przetarg został ogłoszony około połowy sierpnia, tak jak szedłem na urlop i z tego co pamiętam około 15 września ma być rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę chętnych. W związku z tym zamykam dyskusję. Tym samym poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pruszkowskiego na rok 2022 BR 562/2022. Proszę o zaznaczenie Państwa, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. 21 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pruszkowskiego na rok 2022 została podjęta. Zamykam punkt 9 i przechodzę do punktu 10. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BR 564/2022. Panie starosto, proszę o wskazanie osoby, która nam omówi projekt uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie kolejnej uchwały. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Uchwałą numer 330/2021 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu pruszkowskiego na rok 2022 został zaplanowany długoterminowy kredyt w wysokości 19 610 209 zł i 94 grosze z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne powiatu. Spłata kredytu zaplanowana została na lata 2023-2027. W latach 2023-2026 będzie to kwota w równych kwotach po 3 922 044 zł, a w 2027 roku 3 922 033 złote 94 groszy.
Kredyt zostanie zaciągnięty w banku wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Spłata zobowiązań jest ujęta w wieloletniej prognozie finansowej powiatu pruszkowskiego, która została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej na rok 2022. W przypadku wykonania wyższych dochodów od zaplanowanych lub oszczędności w zaplanowanych wydatkach może zostać uruchomiony kredyt w niższej kwocie. I bardzo proszę o podjęcie tej uchwały, która umożliwi podjęcie procedury przetargowej na zaciągnięcie tego kredytu. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię panią Halinę Górniak-Uszyńską, przewodniczącą Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Szanowni Państwo, Komisja na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przy 5 głosach za oddano 1 głos przeciwny i 1 głos wstrzymujący. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Katarzyna Klimaszewska. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za możliwość zabrania głosu. Mam kilka pytań. Rozumiem zasadność podejmowania tego budżetu. Było to zaplanowane w projekcie uchwały i w WPF-ie i przeczytałam też opinię pozytywną RIO. Dobrze jest wszystko złożone, że to jest w projekcie tej uchwały i jakby uchwała budżetowa poszła jako pierwsza, uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu jako druga. To jest wszystko zasadne i zgodnie z siedmioma ustawami o samorządzie gminnym i powiatowym. Natomiast chciałabym, żebyście Państwo przedstawili nam pewne informacje, ponieważ nie wszyscy jesteśmy tutaj bankierami, nie wszyscy też jesteśmy specjalistami od finansów publicznych, tak jak pani skarbnik. Natomiast brakuje mi, żeby Państwo przed projektem, przedłożeniem nam projektu takiej uchwały przedstawili radnym wdrożenie mechanizmów pozwalających na bieżące monitorowanie zaciągania tego kredytu, czyli w jaki jest to sposób robione. Wiemy doskonale, że są badania robione przez NIK na długach i na zaciąganych kredytach przez samorządy. Ja taki raport bardzo wnikliwie przeczytałam i mam pytanie, kto z pracowników czy też kierowników kadry zarządzającej starostwa na bieżąco monitoruje te zobowiązania, to po pierwsze. Po drugie, w celu jedności takich działań dobrze by było, żeby kadra zarządzająca też Szanownej Radzie przedstawiła analizę ekonomiczną planowanej operacji. Nie tylko włożenie tego do tabelki wieloletniej prognozy finansowej, tylko też jakby przedstawienie tego, żebyśmy mieli jasną, klarowną, czystą i taką prostą po prostu analizę, jak Państwo chcą ten kredyt realizować, jak to wygląda, jak te zobowiązania wyglądają w kolejnych latach. Poza tym wiemy doskonale, że są dwa składniki zadłużenia samorządów. Jeden w przypadku zadłużenia samorządu jest to próg 60% dochodów gminy. Mówiłam o tym artykuł 170 UOFP i tutaj czujemy się bezpieczni, bo wszystko jest w porządku. I drugi wskaźnik w przypadku kosztów długu zadłużenia jest to próg 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki i mówię o tym artykuł 169 UOFP. I pytanie w takim razie, czy my się mieścimy w tym progu? Jeśli tak, to jaki jest to wskaźnik procentowy wprost proporcjonalny do planowanych na dany rok dochodów jednostki, czy też jaki będzie koszt procentowy obsługi dotychczasowego i zaplanowanego w przedłożonej nam uchwale kosztu procentowy długu proporcjonalnie do planowanych na dany rok jednostki. Tego mi zabrakło i tego nie mogłam nigdzie znaleźć. Druga rzecz jest taka, że przejrzałam podjęte w tej kadencji uchwały odnośnie zaciągania kredytów i pierwsza taka uchwała była w 2019 roku. Była to uchwała 61 z dnia 8 listopada 2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. I tutaj była informacja, że spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi do 31 grudnia 2024 roku i wykonanie powierza się staroście. Następnie była uchwała numer 34.272/2021 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu
I tutaj spłata kredytu wraz ze setkami miała nastąpić do 31 grudnia 2027 roku, czyli jest wydłużony termin. A uwaga, wykonanie powierza się zarządowi powiatu pruszkowskiemu. Następnie jest uchwała 2021 roku. Jest to uchwała zmieniająca poprzednią uchwałę z dnia 22 czerwca w sprawie zaciągnięcia kredytu i nie ma informacji w ogóle w tej uchwale, z jakim dniem nastąpi spłata kredytu. I wykonanie powierza się zarządowi powiatu pruszkowskiego. I mamy dzisiejszy projekt uchwały BR 564 w sprawie zaciągnięcia kredytu. Mówimy tu znów o odsetkach i spłacie kredytu, która nastąpi z dniem 27 i wykonanie powierza się zarządowi powiatu. Jakim kluczem przygotowujemy projekty uchwał, w których jednym wykonanie powierza się zarządowi powiatu pruszkowskiemu, a w innym staroście? To jest pierwsza rzecz. I druga, jakim kluczem idzie przygotowane są projekty uchwały, w których analiza mówi, że spłata kredytu nastąpi raz do 2027, a drugi raz do 2024. I to, co na początku, czyli wiemy, że ten próg niebezpieczny to jest 15%. Ile w takim razie ten próg procentowy w tej chwili wynosi u nas w momencie zaciągania tego kredytu? Dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o wskaźniki, to w załączniku wieloletnia prognoza finansowa, w tym załączniku pierwszym, to jest strona 6 z 9, tam właśnie jest taka tabela i znaczy to są po prostu poszczególne wiersze tej tabeli i to jest latami od 2022 do 2031 roku policzone są wskaźniki. I tak, w kolumnie 8.1 jest to relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w artykule właśnie tym 243. I wskaźnik ten, który jest górną granicą 15, to u nas w 2022 roku jest 3.11. W 2023 będzie 4,66, w 2024 4,55, w 2025 4,86, w 2026 4,58, w 2027 4,31. Czyli ten okres do spadku. Natomiast ten dopuszczalny limit tych spłat zobowiązań jest tak, w 2022 roku 15,34. Z uwagi na to, że w 2022 roku kończymy spłaty dwóch kredytów, to jest pierwszy był zaciągnięty w 2020 roku w BS w Raszynie i 31 grudnia, przepraszam, źle powiedziałam, w BGK z 2018 roku i spłata następuje do 31 grudnia 2022 roku, a następnie kolejny kredyt z 2017 roku, który był zaciągnięty w BS w Sochaczewie, również spłata kończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku. W związku z tym ten wskaźnik obniża się na 2023 do 13,81%, a następnie w 2024 roku 11,73%, w 2025 10,97%, w 2026 10,29%, a w 2027 11,03%. I później jest taka kolumna 8,4, 8,4,1 i tam jest jak gdyby wynik wyliczenia tych warunków i zależności. I tam wszędzie te wskaźniki są spełnione, czyli dopuszczają możliwość zaciągnięcia tego zobowiązania. I na takiej podstawie analizy tych wskaźników Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje też opinię. Czyli jeżeli te wskaźniki są zachowane na poszczególne lata w całym okresie planowania spłaty tego zobowiązania, no to wtedy jak gdyby wskazuje na brak zagrożenia wynikającego z zaciągnięcia tego kredytu. Ja przygotowałam też taką analizę, jeżeli chodzi o spłatę tego kredytu.
No to tak jak właśnie wskazane jest w uchwale, do 2027 roku, czyli kredyt będzie spłacany w 60 ratach. I począwszy od roku 2023 będą następowały spłaty tego kredytu. I przy założeniu, że ten kredyt oczywiście no, będzie oprocentowany na podstawie stawki WIBOR 1M i zakładając, że marża banku będzie sięgała około 0,5%, to oprocentowanie tego kredytu nie powinno na dzień dzisiejszy przekroczyć 7 punktów procentowych łącznie. I przy założeniu, że będzie oprocentowany właśnie 7%, przez te 5 lat koszt obsługi tego kredytu będzie wynosił niespełna 3,5 miliona złotych. No, według takiej bardzo szczegółowej kalkulacji wyszło mi 3 miliony 488 tysięcy złotych. Oczywiście biorąc pod uwagę to, że w latach poprzednich te stopy procentowe były bardzo korzystne do zaciągania tych kredytów, co nie oznacza, bo na przykład ostatni kredyt, który braliśmy, był oprocentowany WIBOR-em w dniu podpisania umowy, WIBOR był 0,18% i marża banku wynosiła 0,41 punkta procentowego. Natomiast w tym roku, oczywiście biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową na rynku, już zostało to oprocentowanie oczywiście zweryfikowane, czyli te kredyty, które obecnie obsługiwane są, również zostały podniesione te stopy procentowe z uwagi na to, że są oparte na WIBOR-ze. Natomiast jeżeli chodzi o kwestii podejmowania uchwały i przekazania, wykonania tej uchwały Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego. To jeżeli chodzi o stan mojej wiedzy, to są to kompetencje zarządu, a nie starosty. Dlatego no, trudno mi się odnieść do jakichś tam wcześniejszych uchwał, gdzie było napisane, że powierza się staroście. Natomiast do podpisania takiej umowy z bankiem jest uprawniony Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przy kontrasygnacie skarbnika. To poproszę o kontynuację i pan Adrian, są dobrze? Tak, pan Adrian? A ja mogę, tak? No właśnie, ponieważ no tak naprawdę mieliśmy w tej kadencji cztery uchwały w sprawie kredytu i w trzech jest informacja bardzo wyraźna, że wykonanie powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiemu. Natomiast ta pierwsza w 2019, tam jest zapis, że wykonanie powierza się staroście. I chciałabym wiedzieć, nie wiem, może to jest jakiś prawny kruczek, o którym nie wiemy. Czy może pani mecenas powinna nam wyjaśnić, albo pani ewentualnie. Czemu to jedna była uchwała powierzona do wykonania organowi wykonawczemu w postaci pana starosty, a reszta zarząd? Ale jeszcze chciałam i też jeszcze nawiązanie do tego, co pani skarbnik powiedziała. W projekcie uchwały mamy informację, że podejmujemy, zaciągamy kredyt w wysokości, czy tam pożyczkę, tak? 19 milionów 610. Też w tej samym projekcie uchwały jest informacja, że kredyt bankowy jest to kwota 16 milionów z kawałkiem, a nie jest wykazana ta różnica właśnie 3 z kawałkiem. Czy ta 3 miliony i pół to jest właśnie koszt obsługi kredytu, który powinien być tutaj wykazany w projekcie uchwały, czy nie? A jeśli nie, to gdzie jest to brakujące 3 miliony? Są to kwoty z uchwały budżetowej i teraz tak, ten kredyt nie w całości zostaje przeznaczony na pokrycie deficytu, tylko częściowo na spłaty, bo taka jest definicja wynikająca z ustawy o finansach publicznych, że w pierwszej kolejności przeznacza się na spłaty rat kredytów i pożyczek, a w następnej kolejności na pokrycie deficytu. I ta kwota 19 milionów 610 tysięcy w zakrągleniu została podzielona na spłatę rat kredytów i pożyczek, a następnie na pokrycie deficytu. I tam proszę się wczytać, ale właśnie taka jest intencja tego zapisu, że on nie w całości przeznaczony jest na pokrycie deficytu. Czyli tam na pewno to dotyczy tego punktu, który mówi o wysokości deficytu i o sposobie, w jaki on będzie finansowany. No ja nie mam teraz tej całej uchwały budżetowej z grudnia przed sobą, więc trudno mi powiedzieć, ale na pewno to dotyczy punktu, gdzie jest napisane o deficycie i o źródłach pokrycia deficytu.
Tak, i to jest różnica ta wynikająca z tego, że część tego kredytu zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytu. Czyli w następnej kolejności będzie mowa o rozchodach i czym będą finansowane rozchody i wtedy te dwie kwoty będą stanowiły wartość tej kwoty tego kredytu. Pan starosta chciałby tutaj dopowiedzieć? Tak, chciałbym, ażebyśmy uzgodnili, że w kwestii niejasności deklaracji dotyczącej uchwały z 2019 roku przygotujemy Pani odpowiedź na piśmie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Pan Adrian Eismont. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, informacyjnie chciałem powiedzieć, że znalazłem błąd pisarski w projekcie tejże uchwały. W paragrafie pierwszym słownie określona kwota 19 milionów, brakuje słowa 610 tysięcy. Myślę, że to warto byłoby uwzględnić. Dziękujemy bardzo, zgadza się. Proszę Pan Andrzej Kurzela. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, czy te grosze koniecznie muszą być w tej uchwale, bo my w budżecie nie mamy groszy, prawda? A w uchwale w tej chwili jest, są grosze, 96 groszy. To jest taka techniczne pytanie. Natomiast drugie pytanie to jest jakby też stwierdzające fakt, że my nigdy nie wykorzystujemy w 100% kredytu albo bardzo rzadko. I ja rozumiem, że też teraz będziemy się starali, zwłaszcza wobec wczorajszych zapowiedzi prezesa, że wcale stopy procentowe nie muszą stać na tym poziomie, tylko mogą jeszcze wzrastać. Natomiast dzisiaj specjaliści od gospodarki przewidywali, że inflacja może sięgać 20, a nawet 25% w przyszłym roku, w związku z tym i te stopy procentowe też będą inne. W związku z tym pytanie takie, czy jest jakaś analiza robiona i czy to jest technicznie w ogóle możliwe, żeby zaciągał samorząd zobowiązanie według stałych stóp procentowych, a nie w oparciu o WIBOR? Szanowni Państwo, Panie Radny, uważam, że generalnie chyba byłoby to niemożliwe. Nie wiem, czy któryś z banków chciałby przy obecnym ryzyku stóp procentowych po prostu ustalić stopę procentową w wysokości stałej przez cały okres kredytowania 5 lat. W związku z tym, że nawet jeżeli któryś z banków by się pokusił, to przypuszczam, że gdyby sobie wycenił swoje ryzyko, to oprocentowanie byłoby dużo wyższe niż ta zmiana stopy procentowej. To tak, natomiast jeżeli chodzi o kwestię tego, czy my wykorzystamy ten kredyt w całej wysokości. Zastrzegamy sobie prawo w umowie, właśnie w warunkach tego przetargu, zastrzegamy sobie prawo do niewykorzystania tego kredytu w pełnej wysokości. Z uwagi na to, że na przykład niebawem ogłosimy przetarg na ten kredyt, to nie jest długa procedura przetargowa, natomiast kredyt sam będzie uruchamiany dopiero w grudniu. Wtedy, kiedy już będziemy wiedzieć, no niemal w 95% w jakiej wysokości zostaną zrealizowane dochody i również około 95% w jakiej wysokości zostaną zrealizowane wydatki. Więc będziemy mogli sobie ocenić, czy mamy nadwyżkę, czy mamy rzeczywiście ten deficyt i w jakiej wysokości ten deficyt i czy w jakiej wysokości musimy zaciągnąć ten kredyt, żeby pokryć ten deficyt. A te grosze, tak, oczywiście grosze są istotne, dlatego że budżet musi być zrównoważony, czyli musi być co do grosza równy, bo są dochody plus przychody, muszą się równać wydatki minus, plus rozchody. W związku z tym, że w dochodach jakieś tam wyniknęły na przykład kwoty wynikające choćby nawet z dotacji, w związku z tym, żeby zrównoważyć kwotę wydatków plus rozchodów, to akurat wyszła taka kwota z groszami, no i musimy po prostu uchwalić i podjąć taką uchwałę o zaciągnięciu kredytu właśnie w takiej wysokości. Natomiast tak jak mówię, prawdopodobnie w momencie, kiedy będziemy oceniać tę sytuację i ustalać ostateczną kwotę, którą tak naprawdę zaciągniemy tego kredytu, no to pewnie ustalimy jakąś kwotę równą. Aczkolwiek w poprzednich latach zaciągaliśmy kredyty w wysokości 45 groszy, końcówka 13, 38 groszy.
Także zapisy dwubudżetowe są bardzo tolerancyjne do każdego grosza i tutaj nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani Katarzyna Klimaszewska. Nie. Już dziękuję bardzo. To pani Aurelia Zalewska. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję pani przewodniczący. Pani starosto, szanowni państwo, chciałam zapytać, czy my wiemy, na co tak dokładnie potrzebujemy ten kredyt. Rozumiem, że są trudności ze spłatą zobowiązań, bo w pewnym zakresie ten kredyt będzie przeznaczony na spłatę zobowiązań, czyli już wiemy, że nie jesteśmy w stanie tych zobowiązań spłacić. I jaki to może być udział tego kredytu, w jakiej części możemy dokonać spłaty zobowiązań, a w jakiej części na inwestycje i jakich środków w tej chwili potrzebujemy. Wiemy, że do końca tego roku zabraknie, będą potrzebne dodatkowe środki. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa chciałby powtórzyć odpowiedź? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o to, na co zostanie przeznaczony ten kredyt. Otóż, tak jak powiedziałam już wczoraj Komisji Budżetowej i dzisiaj to jeszcze raz powtórzę, to, że w definicji jest napisane, artykuł 89 ustawy o finansach publicznych mówi o tym, że kredyty można zaciągać na pokrycie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. I zgodnie z taką procedurą układania tego budżetu w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć środki na spłatę rat kredytów i pożyczek, a następnie na inwestycje. W związku z tym, że budżet nasz jest uchwalony z kwotą deficytu, deficyt jest finansowany właśnie przychodami, czyli dochody, wolne środki i przychody w postaci kredytu oraz spłaty pożyczek, które udzielaliśmy w latach poprzednich. W pierwszej kolejności musimy zabezpieczyć środki na spłatę. Spłaty kredytów na ten rok mamy przewidziane w wysokości 4 874 472 zł i 3 grosze. I jest już koniec sierpnia. My te kredyty spłacamy i nie znaczy, że my nie mamy pieniędzy na spłatę tych kredytów. My spłatę tych kredytów realizujemy. Jeżeli chodzi o realizację, dzisiaj też omawialiśmy stopień realizacji dochodów i wydatków za pierwsze półrocze. Rozchody są zrealizowane równo w kwocie 50% i nie ma z tym żadnego tutaj ryzyka i żadnego niebezpieczeństwa, że te raty kredytów i pożyczek nie będą spłacane. Stopień wykorzystania tego kredytu, kwoty, która jest nam potrzebna do wykorzystania, będzie wynikała stąd, w zależności od tego, jak na jakim poziomie zrealizujemy dochody, ale również wydatki, w tym wydatki inwestycyjne. Jeżeli chodzi o wydatki bieżące, są to dotacje na bieżącą działalność wszystkich jednostek oraz samego urzędu, realizowane są około 50%, czyli generalnie płynnie, zgodnie z harmonogramem. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, one nie są zrealizowane w wysokości 50%, a to z powodu takiego, że w pierwszym półroczu głównie odbywają się procedury przetargowe, różne ekspertyzy, no i podpisywanie umów na realizację różnych przedsięwzięć, wprowadzanie na budowę. Tak naprawdę realizacja taka finansowa zadań inwestycyjnych
odbywa się w drugim półroczu. I wtedy będziemy wiedzieć, w zależności od tego, ile zrealizujemy tych zadań, tyle będziemy potrzebować kredytu. Trudno nam jest powiedzieć, bo my nie mamy zaznaczonych tych środków, że kredyt zaciągniemy na taką czy na inną inwestycję, czy na drogi, czy na jakieś pielęgnację zieleni, czy na inwestycje kubaturowe. Po prostu finansujemy deficyt, jeżeli on w ogóle wystąpi. Dziękuję bardzo. Proszę o głos dla pani Moniki Sawickiej. Dziękuję bardzo. Ja mam takie pytanie, które już się pojawiło w dniu wczorajszym, a trochę je rozwinę na komisji wczorajszej, a mianowicie w grudniu bodajże ubiegłego roku Wysoka Rada podjęła decyzję o tym, że będą wyemitowane obligacje, które tutaj pani skarbnik mi wczoraj mówiła o tym, że to ma być w 2023 roku. Wiem też, że była uchwała, nie byłam jej zwolenniczką i to potwierdzam, dotycząca sprzedaży mienia w postaci działek, które należą do starostwa. Są też fundusze zewnętrzne, które można pozyskiwać. Nasze starostwo dysponuje pracownikami, którzy są za pozyskiwanie takich funduszy odpowiedzialni i po prostu kompetentni w tej dziedzinie. I teraz konkretne pytanie. Czy naprawdę, biorąc pod uwagę obecną koniunkturę, jesteśmy zmuszeni do brania kredytu bankowego? Czy nie możemy szukać innych ścieżek, które nie będą wymagały wzięcia kredytu? Zwłaszcza w wysokości prawie 20 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź, zarząd. Nie, wolałabym, żeby pan starosta. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że pani radna sama odpowiedziała na to pytanie, wymieniając wszystkie sposoby pozyskiwania środków. Staramy się pozyskiwać pieniądze ze wszystkich możliwych źródeł. Z funduszy zewnętrznych, z funduszy unijnych, z funduszy samorządowych. Od pana marszałka, od pana wojewody staramy się pozyskać środki ze sprzedaży nieruchomości, których mamy około 50 hektarów. Jednym z kolejnych sposobów pozyskiwania tych środków do realizacji naszych zadań jest umożliwienie sobie zaciągnięcia kredytu. Tak jak już pani skarbnik wcześniej wspomniała, jest to możliwość pozyskania kredytu. Natomiast w przypadku, jeśli pozyskamy tańsze pieniądze z innego źródła, to oczywiście nie będziemy korzystali z tego kredytu. Natomiast i sprzedaż nieruchomości, i pozyskiwanie funduszy zewnętrznych jest obarczone pewnego rodzaju ryzykiem, stąd chcąc zabezpieczyć w pełni bezpieczeństwo finansowe powiatu, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani Aurelia Zalewska. A przepraszam, pani Monika Sawicka, Adwoc. Ja tylko bez złośliwości do pani starosty, niech pan tego inaczej nie odbierze. Powiem tak, zawsze by się chciało więcej pozyskiwać tych funduszy zewnętrznych, bo po pierwsze, a po drugie, tak jak mówiłam, to w grudniu bodajże ubiegłego roku, to powtórzę to, o wiele korzystniej jest sprzedawać nawet takie działki, jeśli już koniecznie zajdzie taka potrzeba, w momencie, kiedy one będą podzielone i będą miały wyprowadzone sprawy dotyczące zagospodarowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Aurelia Zalewska. Dziękuję panie przewodniczący. Ja chciałam tutaj nawiązanie do odpowiedzi pani skarbnik. Otóż cała ta procedura była mi znana już wczoraj, o tym rozmawialiśmy na komisji. Natomiast chciałabym dowiedzieć się konkretnie, które zobowiązania są zagrożone i nie będziemy w stanie ich spłacić. Natomiast samo zaciągnięcie kredytu albo powinno się wiązać z konkretnymi inwestycjami, które chcemy zrealizować i na te inwestycje brakuje nam środków, czy też jak pani skarbnik powiedziała, może to być również na utrzymanie zieleni, na inne zadania, bo te środki nie będą wskazane, na co będą wykorzystane.
to no dzisiaj nie mamy takiej bliższej informacji dokładnej tak naprawdę na co je potrzebujemy. Jeżeli tak jak pani skarbnik powiedziała, nie mamy w tej chwili zagrożonych zobowiązań, są one realizowane na bieżąco, to kredyt możemy odłożyć. To dlaczego z takim wyprzedzeniem ten kredyt chcemy pobierać, zwłaszcza, że koszty, jak przedmówcy i radni też zwracali uwagę, że te odsetki mogą rosnąć, oprocentowanie może rosnąć, więc koszty tego kredytu będą rosły. A już, tak jak wczoraj powiedziała pani skarbnik, postawienie do dyspozycji kredytu nas kosztuje. Płacimy za to, że ten kredyt będzie w gotowości. Więc czy nie powinniśmy taką decyzję odłożyć i działać w momencie, gdy te środki naprawdę będą potrzebne? Bo no dzisiaj tylko jakby wpływa to na koszty, na dodatkowe obciążenia dla budżetu. Także proszę o takie, no dla mnie konkretniejsze informacje bym tutaj potrzebowała. I stąd moje pytanie i nie dotyczyło no, powtarzania tych kwestii, które już były omawiane, tylko konkretniejszych informacji. Jeszcze tylko chciałam zwrócić uwagę, że pani skarbnik też powiedziała wczoraj, że taka procedura jest dosyć szybka i w zasadzie taki kredyt można pozyskać dosyć szybko, więc nie ma tutaj też takiej sytuacji, że trzeba działać z wyprzedzeniem. Rada jest dostępna, pan przewodniczący myślę, że zawsze jest gotów współpracować z zarządem i zwoływać posiedzenia, jeżeli zarząd o to zawnioskuje, więc wydaje mi się, że mogą to być w tej chwili decyzje przedwczesne. Dziękuję. No dziękuję bardzo. Kto chciałby się z Państwa zmierzyć z tym pytaniem? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, powtórzę chyba jeszcze raz, że jeżeli chodzi o procedurę uchwalania budżetu, to budżet nie możemy w budżecie zawierać takiej konstrukcji, że wskazywać, że zrobimy inwestycje i na tą inwestycję konkretną zaciągniemy kredyt. Nie można nam tego robić. Możemy tylko i wyłącznie znaczyć pieniądze takie, które pozyskujemy z dotacji celowych. Czyli jeżeli dostaniemy dotację celową, konkretnie na drogę na przykład dworcową, to nie możemy na nic innego wydać, tylko na drogę dworcową. Natomiast jeżeli włożyliśmy do, mówiąc kolokwialnie, wspólnego worka wszystkie dochody, wkładamy wszystkie wydatki, włącznie z wydatkami inwestycyjnymi i budżet nam się nie równoważy, to znaczy, że powstał deficyt i musimy mieć pomysł na to, w jaki sposób ten deficyt sfinansować. I nieważne, czy ten deficyt, czy my ten kredyt wykorzystamy na zapłatę wynagrodzeń, czy na pielęgnację zieleni, jak to tutaj też padło, czy na inwestycje, po prostu my pokryjemy deficyt. I teraz tak, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego kredytu, to powtórzę po raz kolejny. W grudniu ocenimy sytuację, ile tego kredytu tak naprawdę będziemy musieli zaciągnąć. Samo podpisanie umowy z bankiem nie zobowiązuje nas już do zapłaty odsetek. Czyli jeżeli my podpiszemy umowę po rozstrzygnięciu tego przetargu, powiedzmy niech to będzie w październiku, ale kredyt zaznaczymy sobie, że chcemy, żeby był uruchomiony 15 grudnia, bo jakimś cudownym sposobem, załóżmy, zrealizujemy budżet w 100%, to my całe 19 milionów będziemy musieli wydać na wydatki. Czy to będą wydatki bieżące, czy inwestycyjne, my musimy je wydać na wydatki. Musimy sobie pozostawić ten czas w grudniu, kiedy musimy te wydatki zrealizować. W związku z tym, od czasu podpisania umowy do czasu uruchomienia kredytu nas ten kredyt nie kosztuje. Nas ten kredyt w momencie będzie kosztował wtedy, kiedy my postawimy dyspozycję bankowi, żeby nam kredyt wpłacił na nasz rachunek bankowy i zaczniemy z niego korzystać. Wtedy zaczniemy generować koszty.
Dlatego odkładanie tej procedury uruchomienia tego kredytu, na przykład na sesję chociażby grudniową, no będzie trochę za późno. Biorąc pod uwagę to, że czas szybko leci, jest już koniec sierpnia, za chwilę ogłosimy przetarg, za chwilę będą banki składały oferty, być może będą różne pytania, będziemy musieli przedłużyć termin na udzielenie tych odpowiedzi i na złożenie ofert. Takie sytuacje się zdarzają, więc my też chcemy mieć pewną rezerwę, że na przykład we wrześniu uporamy się z przetargiem i będziemy mogli podpisać umowę, a w październiku zajmiemy się budżetem. Bo do 15 listopada musimy skonstruować budżet, więc musimy sobie też jakby założyć harmonogram zadań i pewne rzeczy zabezpieczyć sobie środki, żebyśmy mogli ten budżet realizować. Ten budżet został uchwalony, są realizowane wydatki bieżące, tak jak powiedziałam, zgodnie z harmonogramem, ale wydatki inwestycyjne również są realizowane. Są jakieś postępowania przetargowe, są rozstrzygnięte przetargi, są podpisywane umowy, realizacje są w toku tych inwestycji, spływają faktury. My musimy mieć gotowe pieniądze na to, żeby się wywiązać z tych zobowiązań, które zostały przed zarządem postawione. Dziękuję bardzo. Pani Aurelia Zalewska. Dziękuję Pani Przewodniczący, dziękuję Pani Skarbnik za wyjaśnienie, ale chciałabym w świetle tego, co przedstawiła Pani Skarbnik, zapytać, jakie kwoty nam aktualnie brakują, bo jeżeli spłacamy, a jednak mówi Pani Skarbnik, to jest oczywiste, że przychodzą kolejne raty umów, mamy zobowiązania wynikające z inwestycji, wynikające z działalności bieżącej, czyli harmonogram na kolejne miesiące tego roku na pewno mamy wydatków, jakie one będą i w jakiej kwocie potrzeba nam tych środków według tej wiedzy, którą teraz mamy. Proszę bardzo. To może ja odpowiem tak. Dochody na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 233 769 482 zł i 31 groszy. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 285 846 197 zł i 44 groszy. Przychody zostały zaplanowane w wysokości 56 951 187 zł i 16 groszy oraz rozchody w wysokości 4 874 472 zł i 3 grosze. A zatem deficyt budżetu wynosi 52 76 715 zł i 13 groszy, który zostanie sfinansowany przychodami oraz kredytem, który zostanie zaciągnięty w wysokości 19 610 209 zł i 94 grosze. Przy zrealizowaniu dochodów w 100% oraz przy zrealizowaniu wydatków w 100%, a wszystkim na tym zależy, żeby te wydatki właśnie w 100% zostały zrealizowane, właśnie będą nam potrzebne środki w wysokości 19 610 209 zł i 94 grosze. Natomiast na co my to wydamy, ten kredyt, to ani ja, ani nikt z zarządu Pani na to takie pytanie nie odpowie. Dlatego, że to nie są pieniądze znaczone. Jeżeli będzie potrzeba zapłacić faktury za energię, to zapłacimy środkami z kredytu za energię. Jeżeli trzeba będzie zapłacić fakturę za budowę liceum Kościuszki, to zapłacimy fakturę za liceum Kościuszki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Nie widzę, nie słyszę, w związku z tym zamykam dyskusję. Chciałbym poddać pod głosowanie uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego BR 534/2022. Proszę o zaznaczenie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o głosowanie pan Zdzisław Brzeziński. Jak pan głosuje? To ma. Dobrze. Pani Zdzisław Zielińska? Nie ma. Dobrze. Zamykam głosowanie.
14 osób za, 4 przeciw, 3 osoby się wstrzymały, 1 osoba nie oddała głosu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została podjęta. Zamykam tym samym punkt 10. Przechodzę do punktu 11. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 31-32W ulicy Żbikowskiej kategorii drogi powiatowej z zamiarem zaliczenia do kategorii drogi gminnej BR565/2022. Proszę pana starostę o wskazanie osoby, która omówi projekt uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę pana naczelnika Wojciecha Wójcika o przedstawienie tej uchwały. Zapraszam, panie naczelniku. Szanowni Państwo, jest to uchwała, która porządkuje drogi powiatowe na terenie powiatu. Ulica Żbikowska nie ma charakteru drogi powiatowej, albowiem nie łączy siedziby, ani siedziby starosta powiatowego, ani siedziby gminy. Zatem zasadnym jest, ma charakter typowo lokalny, nie jest drogą o charakterze zbiorczym. I zasadnym jest, zresztą w uzgodnieniu z miastem Pruszkowem, bo od dłuższego czasu procedowaliśmy przekazanie tej drogi, zasadnym jest przekazanie tej drogi i zmiany jej charakteru. Będzie drogą gminną, miasto się na to zgodziło. Uzyskaliśmy pozytywne opinie sąsiednich zarządów, jak również uzyskaliśmy pozytywną opinię Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który jest niezbędny do tego, aby takie przekazanie nastąpiło. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię pana Adriana Esponta, przewodniczącego Komisji Inwestycji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała przy 11 głosach za, 0 głosów przeciwnych oraz 3 głosy wstrzymujące się. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję. Proszę, proszę bardzo, panie Mirku. Tak, Szanowna Rado, jestem w przypadku tej konkretnej uchwały jak najbardziej za, tylko bardzo mi się spodobało to merytoryczne wyjaśnienie. Ta droga nie łączy siedziby starostwa z siedzibami gmin. Rozumiem, że, tak, że taki charakter ma nowy łącznik, który jest teraz tu z Sienkiewicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Zamykam dyskusję. Podaję pod głosowanie uchwałę w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 31-32W ulicy Żbikowskiej kategorii drogi powiatowej z zamiarem zaliczenia do kategorii drogi gminnej BR565/2022. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Jak pan Zdzisław głosuje? Dziękuję. Zamykam głosowanie. 20 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 31-32 ulicy Żbikowskiej kategorii drogi powiatowej z zamiarem zaliczenia do kategorii drogi gminnej została podjęta. Zamykam punkt 11. Przechodzę do punktu 12. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie Brwinów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych BR566/2022. Proszę pana starostę o wskazanie osoby. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę panią naczelnik Klaudię Pryk o przedstawienie tej uchwały i kolejnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszam. Dzień dobry, dziękuję za możliwość zabrania głosu. Proszę szanownych Państwa radnych o pozytywne zaopiniowanie uchwały, na podstawie której będziemy mogli przekazać zadanie zarządcy drogi, które dotyczy naszych dróg powiatowych na terenie gminy Brwinów i polega na zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Taki tryb przekazania wykonania zadania
wynika z, zarówno z ustawy o samorządzie gminnym, jak i z ustawy o samorządzie powiatowym. Po przyjęciu stosownych uchwał przez Radę Powiatu oraz przez Radę Gminy będziemy mogli zawrzeć porozumienie, które określi sposób realizacji tego zadania. Przekazanie zadania siłowego utrzymania dróg na rzecz gminy znacznie usprawnia proces odśnieżania i daje mieszkańcom jakby lepszą możliwość zgłaszania różnych niebezpiecznych sytuacji, a także reakcji na te sytuacje, gdyż jest jeden wykonawca, jakby, który odśnieża drogi na terenie całej gminy. Oczywiście w ramach takiego porozumienia powiat również przeznacza dotację celową na realizację tych zadań. Dotacja jest określona już we wskazanej kwocie właśnie w porozumieniu. Następnie mamy rozliczenie i ewentualny zwrot niewykorzystanych środków. Jest to już kolejny rok, kiedy współpracujemy z gminą Wywinów. Ta współpraca układa się pomyślnie i proszę, aby również w tym roku skorzystać z takiego sposobu zimowego utrzymania dróg w Wywinowie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię pana Adriana Smolka, przewodniczącego Komisji Inwestycji Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przy 15 głosach za, nie było głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych, w związku z tym zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powierzenia gminie Wywinów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymywania nawierzchni dróg i chodników ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych BR566/2022. Proszę o zaznaczenie, kto z Państwa, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Zamykam głosowanie. Dziękuję. 20 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała w sprawie powierzenia gminie Wywinów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych BR566/2022 została podjęta. Zamykam punkt 12. Przechodzę do punktu 13. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie powierzenia gminie miasto Piastów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych B567/2022. Proszę bardzo panią naczelnik o omówienie tego tematu. Analogicznie jak w przypadku poprzedniej uchwały w ramach podjętych rozmów z wójtami, burmistrzami i prezydentem, również tutaj w przypadku gminy miasto Piastów było zainteresowanie przejęcia zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych. Gmina miasto Piastów również po raz kolejny tutaj będzie z nami współpracowała. W zeszłym sezonie zimowym nie mieliśmy żadnych zastrzeżeń co do sposobu wykonywania prac utrzymaniowych przez gminę miasto Piastów. W związku z tym również i w tym roku prosimy o zgodę na przekazanie tego zadania na rzecz gminy. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię pana Adriana Smolka, przewodniczącego Komisji Inwestycji i Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 15 głosów za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby z Państwa zadać pytanie, zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie powierzenia gminie miasto Piastów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg i chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych BR567/2022. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zamykam głosowanie. Osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała w sprawie powierzenia gminie miasto Piastów zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych BR567
/2022 została podjęta. Zamykam punkt 13, przechodzę do punktu 14. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę numer 392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad, o których mowa w artykule 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski BR 568/2022. Proszę o wskazanie osoby, która mówi na projekt uchwały. Bardzo proszę Panią Naczelnik o przedstawienie tej uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, przedłożę na ten obrady uchwała, projekt uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo, przedłożona pod obrady projekt uchwały zmieniającej uchwałę przyjętą w 2018 roku dotyczy załącznika trzeciego tej uchwały i wynika ze zmiany przepisów wprowadzonych ustawą z 12 maja. Ustawa ta wprowadza zmiany między innymi do Karty Nauczyciela, gdzie wpisano nową grupę nauczycieli specjalistów i to są pedagodzy specjalni. Zgodnie z tą ustawą będą zatrudnieni ci specjaliści we wszystkich naszych szkołach z wyłączeniem szkół specjalnych. Wobec tego zgodnie z delegacją dla organu stanowiącego jednostek samorządu należy uchwalić, przyjąć, ustalić obowiązkowy wymiar, tygodniowy wymiar godzin zajęć dla tych specjalistów. Dlatego też w załączniku do projektu uchwały nastąpiły zmiany poprzez wpisanie tych specjalistów, to znaczy pedagogów specjalnych. Wymiar godzin ustalono tak jak dla tych, którzy byli tam wpisani do tej pory, 22 godziny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię panią Mirosławę Śliwińską, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 10 głosami za, przy 0 głosów przeciwnych i 0 wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zadać pytanie? Nie widzę, nie słyszę, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę zmieniającą uchwałę Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad, o których mowa w artykule 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski BR 568/2022. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Zamykam głosowanie. 19 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała zmieniająca uchwałę 392/2018 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie określenia zasad, o których mowa w artykule 42 ust. 7 ustawy Karty Nauczyciela dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pruszkowski została podjęta. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. Zamykam punkt 14 i przechodzę do punktu 15. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 BR 569/2022. Proszę Pana Starostę o wskazanie osoby, która omówi projekt uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, poproszę Panią Naczelnik Biura Zarządu, Panią Martę Dbałę o przedstawienie tej uchwały. Zapraszamy Panią Naczelnik. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przed Państwem projekt uchwały Rady dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023. Kształt projektu programu nie różni się zbytnio od lat ubiegłych. Został wypracowany kilka lat temu we współpracy z naszymi organizacjami pozarządowymi i jak do tej pory większych uwag organizacje pozarządowe nie wnosiły. W tym roku zarząd proponuje, żeby konsultacje odbyły się w formie online. Zresztą bardzo serdecznie zapraszam również Państwa na te konsultacje. W przypadku, kiedy organizacje wniosą jakieś uwagi, one zostaną uwzględnione w programie i na listopadowej sesji przedstawimy Państwu gotowy program do uchwalenia. Bardzo dziękuję. Proszę o opinię Pana Pawła Siekierko, Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Proszę Państwa, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt tej uchwały. 10 głosów za, brak głosów przeciw i wstrzymujących. Dziękuję, otwieram dyskusję. Nie widzę, nie słyszę chętnych, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2026 BR-569. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Zamykam dyskusję, zamykam głosowanie. 20 osób za, 0 przeciw, 0 osób wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 została podjęta. Bardzo dziękuję Pani Naczelnik. Zamykam punkt 15. Przechodzę do punktu 16. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Stowarzyszenia Zapruszków z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 czerwca 2022 roku BR-572/2022. Proszę o omówienie projektu uchwały Pana Andrzeja Kurzele, Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tak, już dziękuję bardzo za udzielenie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Zebrani. W dniu 21 czerwca Stowarzyszenie Zapruszków złożyło petycję w sprawie uchwalenia rezolucji. Rezolucji to jest kluczowe słowo Rady Powiatu. Proszę o uchwalenie rezolucji Rady Powiatu o wstrzymania, czytam dokładnie, prac na obszarze będącym przedmiotem postępowania przed Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Sprawa dotyczy łącznika ulic Miry Ziemińskiej, Sygetyńskiej i Sienkiewicza. To jest naprawdę skomplikowany temat, wielowątkowy. Komisja, która zebrała się 13 lipca, przeanalizowała w zasadzie wszystkie wątki, ale skupiła się głównie na tych prawnych sprawach. Zresztą posiłkowaliśmy się opiniami radców prawnych. Obecna tutaj dzisiaj na sesji pani Katarzyna Radosiewicz też tą sprawę opiniowała. No. I proszę Państwa, główny powód wstrzymania prac, zaawansowanych prac tej inwestycji, miało być postępowanie prowadzone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał postanowienie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uznania tego terenu, na którym prowadzona jest inwestycja, za zabytek. Stowarzyszenie odwołało się do ministra i minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał postanowienie, w którym zwrócił do ponownego rozpatrzenia, wskazując na pewne uchybienia formalne w czasie prowadzenia postępowania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. I
tak się szczęśliwie albo nieszczęśliwie dla mnie stowarzyszenia za Pruszków złożyło, że 13 lipca, kiedy komisja obradowała, to w godzinach porannych do urzędu przyszło pismo, w którym konserwator ponownie odmówił wszczęcia w tej sprawie postępowanie i bardzo szeroko to argumentował. W związku z tym jakby nie było absolutnie żadnego w tym momencie powodu, żeby inwestycje przerywać. Drugim powodem, dla którego rekomendujemy Radzie Powiatu podjęcie stanowiska w sprawie zwrotu wnioskodawcom petycji, to jest sformułowanie, o którym już wspominałem, czyli stowarzyszenie domaga się uchwalenia rezolucji. Otóż nie ma takiej formy w statucie powiatu pruszkowskiego jak rezolucja. Nie będę, uzasadnienie jest bardzo szeroko opisane, dokładnie i mogę tylko dodać, że według wiedzy, jaką dzisiaj uzyskałem w starostwie, ta decyzja już jest ostateczna. Nie ma żadnych, absolutnie żadnych powodów, żeby przerywać inwestycję, która niewątpliwie wiązałaby się z dodatkowymi, dużymi kosztami. Przerwanie każdej inwestycji to są dodatkowe koszty. Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Niektórzy się dziwią, że to jest tak akurat robione, a ta inwestycja, ale rzeczywiście tak jest. Jest bardzo sprawnie przeprowadzana. Ja na dzisiejsze posiedzenie Rady zapraszałem przewodniczącego Stowarzyszenia za Pruszków. Informowałem go, że może kontaktować się z przewodniczącym Rady Powiatu i uzgodnić formę ewentualnego zabrania głosu na dzisiejszej sesji. Poinformował mnie, że w dniu dzisiejszym nie będzie go na terenie Pruszkowa, w związku z tym nie będziemy mogli skonfrontować to z jego opinią. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Stowarzyszenia za Pruszków z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 czerwca 2022 roku BR 572/2022. Kto z Państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Kto nie rozumie tekstu? Znaczy jesteśmy w trakcie głosowania. Tak, ja rozumiem, ale jesteśmy w trakcie głosowania. Teraz trochę jest za późno. Jak głosuje Pan Adrian? Pani Halina? Pani Aurelia? Jak Pani Zdzisława Zielińska głosuje? Przepraszam. Dziękuję. Pani Aurelia? Czy głosuje Pani, czy nie bierze Pani udziału w głosowaniu? Zamykam głosowanie. Trzynaście osób za, 4 przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wniosku Stowarzyszenia za Pruszków z siedzibą w Pruszkowie z dnia 21 czerwca 2022 roku została podjęta. Szanowni Państwo, po to mamy element dyskusji, że w razie wątpliwości oczywiście możemy zadawać pytania. Jeśli są jakieś niejasności, ja naprawdę nie widzę żadnego problemu, żeby tutaj Pan Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nam odpowiedział. Więc nie wiem, wydaje mi się, że jesteśmy po głosowaniu i jak gdyby ten temat został zamknięty, natomiast bardzo bym prosił na przyszłość, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości, ja naprawdę nie widzę problemów, żebyśmy dyskutowali w tym temacie.
Zamykam punkt 16 i przechodzę do punktu 17. Informuję, że kolejnym punktem jest podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia kolejnej petycji BR573/2022. I tutaj również poproszę pana przewodniczącego Andrzeja Kurzelę o omówienie tej skargi, petycji, przepraszam. Dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Druga petycja, druga sprawa jest bardziej oczywista. Ta petycja została złożona przez mieszkańców wsi Falenty Nowe w gminie Raszyn. Tam było ponad 170 podpisów pod tą petycją i tutaj byliśmy jednoznacznie zgodni z opiniami radców prawnych, że te wnioski, które zostały w petycji zawarte, oczywiście są petycją, spełniają wymóg formalny, natomiast kompetencyjnie tu ani rada, ani komisja nie mogła jakby pozytywnie się do tego ustosunkować, ponieważ to były ewidentnie wnioski związane z konstrukcją projektu budżetu na przyszły rok, czy też zmianami w budżecie tegorocznymi. W tym roku te sprawy ewidentnie leżą w kompetencjach zarządu i dlatego proponujemy, żeby podjąć uchwałę o przekazaniu tych wszystkich spraw związanych z tą petycją do Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Pani Monika Sowicka? Pani Katarzyna Klimaszewska? Bardzo proszę. Ja mam pytanie do zarządu. Czy zarząd dotychczas zgodnie z artykułem 16 ustawy o drogach publicznych podpisał zobowiązanie czy też umowę z deweloperem, który zobowiązuje się wybudować drogi lub jeśli stosowną opłatę na rzecz tutejszego organu wcześniej? Czy dotychczas w momencie przed wybudowaniem przez deweloperów osiedli na ulicy Willowej, czy zarząd podjął stosowne rozmowy i podpisał zgodnie z artykułem 16 ustawy o drogach publicznych umowę lub jakieś porozumienie z deweloperami, którzy mieliby partycypować w kosztach remontu drogi ulicy Willowej? Bardzo proszę. Jeżeli pyta pani o aktualny zarząd z tej kadencji, to nie jest mi znane takie porozumienie. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? To ja chciałem zabrać głos. Chciałem powiedzieć, że tutaj również było spotkanie z mieszkańcami ulicy Willowej. Intencją mieszkańców jest tutaj, aby rozpocząć projektowanie tej drogi. Ona jest bardzo wąska, około 4 metrów w niektórych miejscach. W związku z tym ja będę miał oczywiście osobistą taką prośbę, aby potraktować to jako wniosek do budżetu, tak jak zostało to zakwalifikowane przez komisję i żeby ta droga znalazła się w budżecie, jeśli to jest możliwe, w kwestii projektowania. Jeśli ktoś z państwa ma jakieś wątpliwości, zachęcam do przyjazdu na ulicę Willową i zobaczenia, jak wygląda tam obecny stan. Bardzo dziękuję za... Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Grzegorz Kamiński. Sprostowanie. Tak, praktycznie jest podpisane. Po prostu zapomniałem, jestem świeżo po urlopie, także przepraszam za prowadzenie błąd. Mi też się wydaje, że takie porozumienie zostało podpisane, bo ja chyba widziałem to porozumienie i zostało podpisane na modernizację tego odcinka od momentu, gdzie jest pobudowano do drogi hrabskiej. Bardzo proszę, pani Katarzyna Klimaszewska. Czy my radni możemy dostać to porozumienie w mailu? W takim razie do wglądu to po pierwsze, a druga sprawa, no i właśnie wie pan rozgłowę, co chciałam jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę ta petycja jest tylko potwierdzeniem tego, o czym mówiliśmy cały czas, bo wielokrotnie tak naprawdę w moich interpelacjach i wnioskach, nawet chyba wnioskach do prowizorium budżetu tego roku, czyli w tamtym roku we wrześniu, informowałam, że jest bardzo
bardzo pilne podjęcie tematu i pochylenie się nad sprawą ulicy Willowej. Więc to jest jak najbardziej zasadne, a jeśli jest porozumienie z deweloperem, to bardzo proszę, żeby Rada mogła mieć do niego wgląd. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tam jeszcze na tym spotkaniu przed jeden wątek, ponieważ mieszkańcy zastanawiają się, w jakim standardzie chcieliby, żeby ta droga została zrobiona, czy w standardzie powiatowym, czy ewentualnie rozważają również podjęcie rozmów z wójtem gminy Raszyn, aby ta droga stała się drogą gminną. Proszę bardzo, pani Magdalena Bejer. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam pytanie. Rozumiem, że pan złożył wniosek formalny, w sensie formalnie do budżetu na rok 2023 w sprawie tej ulicy Willowej. Czy to dopiero jest w planach, czy nie? To po pierwsze. I teraz mam jeszcze do pana pytanie, bo powiedział pan, że jeśli ktoś z państwa ma jakieś wątpliwości, to zapraszam na ulicę Willową. Do kogo to było? Do zarządu czy do radnych Rady Powiatu Pruszkowskiego? I o jakich wątpliwościach pan mówił? Dziękuję. Nie, jeszcze nie złożyłem swoich wniosków. Jestem w trakcie tworzenia takiej listy. Korzystając z okazji, do 15 każdy z radnych może oczywiście złożyć. To jest informacja w zasadzie do nas wszystkich. Bardziej prośba o to, żeby w najbliższym czasie przychylić się, bo z mojej strony oczywiście taki wniosek będzie. I proszę potraktować to jako prośbę. A jeśli są jakieś wątpliwości, to ja bardzo chętnie pokażę państwu tą drogę, w jakim ona jest stanie, że ona rzeczywiście potrzebuje rozpoczęcia procedury przebudowy i tylko tak proszę ją traktować. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani Magdalena Bejera. Panie przewodniczący, dziękuję za odpowiedź, natomiast ja chciałam pana poinformować, a przede wszystkim mieszkańców, którzy mają problem z tą ulicą. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta droga powinna zostać projektowana i zrobiona, poszerzona. Jak tutaj słyszę, że jest 4 metry tej drogi, to jest w ogóle no, nie do pomyślenia. Jest to droga, którą ludzie użytkują, jest po prostu to niebezpieczne. Natomiast mam nadzieję, że pan zadba o to, abyśmy my mogli jako radni, jak będziemy głosować nad budżetem na rok 2023, głosować również za tą pozycją. Rozumiem, że pan przekonał zarząd powiatu i pan przekona, żeby spełnić tutaj postulat mieszkańców. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo, pani Katarzyna Kraszewska. Panie przewodniczący, ja mam pytanie, bo pan tutaj mówi, że zaprasza wszystkich zainteresowanych, żeby przyjechać na tą drogę. Panie przewodniczący, chciałbym, żeby pan... Ja do pana. A, bo myślałam, że pan nie słucha, więc tak pozwolę. Jeszcze nie zdążyłam nic powiedzieć, ale cieszę się bardzo. Pan powiedział, że zaprasza wszystkich zainteresowanych, żeby przejechali drogą Willową i zobaczyli, jak ta droga wygląda. Ja mam pytanie, to czemu pan nie zaprosił nas wszystkich i tutaj mieszkańców, radnych, którzy są zainteresowani, na spotkanie, które odbyło się z mieszkańcami? Pan na portalach społecznościowych zapraszał w imieniu własnym na to spotkanie, więc czemu wtedy pan nie zaprosił radnych? Przecież była okazja, żebyśmy mogli zobaczyć to. Ja to akurat reprezentuję ten region, więc wiem, ale pani Magda Bejer, wszyscy zainteresowani, przecież mogli przyjechać na to spotkanie, porozmawiać z panem, porozmawiać z zarządem, porozmawiać z mieszkańcami i by było 2 w 1, a pan teraz zaprasza tak naprawdę już po fakcie, kiedy spotkanie pan zorganizował i na którym to spotkaniu mogliśmy być wszyscy. Gdybym był bardzo złośliwy, powiedziałbym, że stosowałem zasady, które zastosowała pani ostatnio organizując Mistrzostwa Europy, nie zapraszając radnych powiatu pruszkowskiego. Ale ja oczywiście jestem daleki od takich praktyk, które pani stosuje. Dlatego zaprosiłem panią poprzez komunikację zewnętrzną w postaci Facebooka, gdzie poinformowałem o spotkaniu dwa dni wcześniej. Zaprosiłem wszystkich. Były osoby również tutaj, które reprezentują inne opcje polityczne. I oczywiście mogły zabrać głos na spotkaniu. Był pan Ireneusz Koper, który jest radny, był pan Sławomir Gajewski. Ja naprawdę nie mam z tym problemu. Ja wiem, że pani też jest częścią tej grupy na Facebooku ulicy Willowej, więc również mogła pani przyjechać. Naprawdę nie mam z tym problemu. To była inicjatywa, która została podjęta przeze mnie. Myślę, że może pani również taką inicjatywę podjąć i poinformować publicznie. To już jest pani sprawa. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Bejer, Radwocy. Panie przewodniczący, gdybym ja była złośliwa, to bym się pana zapytała, skąd pan miał zaproszenie polskie na galę mistrzostw w Raszynie, bo pan wziął udział w tej gali, nawet pan miał badże polską na szyi, bo widziałam na zdjęciu facebookowym, a propos Facebooka,
Także ale nie zapytam pana o to, bo nie będę złośliwa. W każdym razie fajnie by było, żeby wszyscy radni, jest pan przewodniczącym wszystkich radnych. Ja nie jestem na żadnej grupie przy ulicy Willowej czy innej, a interesuje mnie rozwój całego powiatu pruszkowskiego i rzeczywiście dobrze by było, więc popieram postulat pani radnej Klimaszewskiej, żebyśmy na przykład byli informowani, bo to w końcu, w konsekwencji cała Rada Powiatu Pruszkowskiego, nasza Rada decyduje o przyszłorocznym budżecie. Widzę, że zarówno dla pana, jak i dla pani radnej Klimaszewskiej ta inwestycja jest bardzo ważna, zatem myślę, że jak zarząd zaproponuje nam tę pozycję w budżecie, wszyscy zagłosujemy. Dziękuję. Oczywiście zostałem zaproszony przez mieszkańców. Inicjatorem głównym byli mieszkańcy, również radni z tego terenu, jak pani Beata Solima-Markowska, czy pan Wiesław Szusta, czy inne osoby, które działają na tym terenie. Więc to jest temat znany od dawna. Tak jak wspomniałem, poinformowałem publicznie, można było się wystawić. A skąd miałem kwestię WIP-owską? Mogę pani powiedzieć, że z ciekawości, będąc przyjazdem, chciałem zobaczyć, jak wyglądają te mistrzostwa. I wcale nie wiedziałem, że wejdę do strefy WIP. Jakoś zabłądziłem i tam trafiłem. Chciałem być kibicem, a że dostałem wersję WIP. Nie chcę tutaj narażać osób, z którymi współpracuje pani Katarzyna, bo przypuszczam, że być może się boją w jakiś sposób. Nie chcę ich narażać, naprawdę. Po prostu od tych osób otrzymałem kwestię wejścia. Zostałem tak potraktowany. I wydaje mi się, że my wszyscy jako radni powinniśmy otrzymać takie zaproszenie. Dziwię się, ponieważ wszyscy radni gminy Raszyn, większość przedsiębiorców, włodarze, pan starosta, kierownik jednostki, która jest podległa pod powiat pruszkowski, otrzymał takie zaproszenie. My jako radni zostaliśmy pominięci, więc no, wnioskuję, że nie jesteśmy zbyt ważną tutaj częścią osób, które powinny uczestniczyć w tak ważnym chyba wydarzeniu, tak mi się wydaje, które miało miejsce na terenie powiatu pruszkowskiego. Tym bardziej jest to bolesna sprawa, ponieważ jakiś czas temu otrzymałem wykład od pani Katarzyny odnośnie tego, jak ważna jest kwestia zapraszania innych osób na takie wydarzenia. Więc no, była to dla mnie trochę taka kuriozum i trochę taka hipokryzja, o której myślę warto powiedzieć. Tym bardziej, że sami państwo jakiś czas temu domagaliście się ode mnie kwestii dotyczących zaproszenia. Ja państwu wszystkie zaproszenia, które przychodzą nieimienne, przesyłam. I zapraszam państwa do uczestnictwa. Niektórych państwa namawiam do tego, abyście aktywnie uczestniczyli. Oczywiście nie wszystkich jestem w stanie tutaj obdzwonić, więc ja naprawdę nie mam z tym problemu. Widać, że niektórzy tutaj kierują się bardziej nie sportem, a polityką. I to niestety bardziej boli, bo niestety tutaj prezes Polskiego Związku, pani Katarzyna, będzie się zaraz tłumaczyć, że to Polski Związek Podnoszenia Ciężarów decyduje. Oczywiście to jest oczywiście nieprawda i wyprzedzam tą obiekcję, bo jest podpisana umowa. Ja mam nadzieję, że pani Katarzyna ma cokolwiek do powiedzenia w Centrum Sportu Raszyn, a szczególnie kto mniej więcej zostanie zaproszony. Bo tutaj pan prezes jasno powiedział, że on się nie kieruje kwestiami sportowymi, tylko niepolitycznymi, tylko sportowymi. A ta decyzja była ewidentnie decyzją polityczną, więc tylko to chciałem powiedzieć. Przekazuję głos panu Pawłowi Siekierku, panu Siekierku, wniosek formalny, przepraszam. Tak, panie przewodniczący, troszeczkę odbiegamy od tematu. Ja zgłaszam wniosek formalny na zamknięcie dyskusji, bo to jest bezcelowe. Proszę o przygotowanie wniosku o głosowanie. Poddaję pod głosowanie zamknięcie dyskusji w obecnym punkcie. Kto z państwa jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Ja jestem przeciw. Trzynaście osób za, 5 przeciw, 4 osoby wstrzymujące. W związku z tym dyskusja w tym temacie się wyczerpała. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji B573/2022. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę o głosowanie.
22 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji została podjęta. Zamykam punkt 17 i przechodzę do punktu 18. Informuję, że kolejnym punktem są interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych. W dniu 8 lipca 2022 roku radna Anna Sobczak złożyła 3 wnioski. Odpowiedzi zostały udzielone 15, 17 i 20 lipca bieżącego roku. W dniu 22 sierpnia bieżącego roku radna Katarzyna Klimaszewska złożyła zapytanie. Odpowiedź zostanie udzielona w ustawowym terminie. Rozumiem, że pani Katarzyna Klimaszewska chciałaby zabrać głos. To jest nowa lista, tak? Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja chciałabym złożyć 2 wnioski. Wnioski tak naprawdę z piątku jest. Ale nie, to chyba zostało może w systemie, nie? Może. Tak. Okay. Ja nie włączam. Ale ja nie włączam. Rozumiem, że traktujemy to jako wypowiedź, tak? Chce pani. Tak, ale możemy to w systemie jak wyczyszczą, to bardzo proszę, ja. Bardzo proszę. 2 wnioski. Jeden wniosek z piątku, jeden wniosek z wczoraj, jeden wniosek z piątku. Sprawę zgłosiła mieszkanka wsi Dawidy, która jest członkiem Rady Sołeckiej. Chodzi o ulicę Warszawską na dużym skręcie przy spółdzielni HRS, przy wjeździe na osiedle. Tak naprawdę naprzeciwko przystanka jest wielka dziura. Dziura, która była przez powiat skutecznie zaklejona jakiś czas temu. Ja chyba z panem nowym starostą o tym w sobotę szybko interweniowałam i to było wzorowo załatwione. A teraz jest bardzo duży wykop. Wydaje mi się, że to nie jest wykop powiatu. Wydaje mi się, że to jest wykop jakby, nie wiem, gazowni w moim ocenie. Nawet mieszkańcy zgłaszają, że tam się ulatnia gaz. Mam prośbę, czy mogliby państwo sprawdzić, czy to dotyczy nas, czy nie. A jeśli nie, żeby odpowiedni podmiot poinformować, żeby zabezpieczyli tą dziurę. Ona jest bardzo głęboka, bardzo duża i tam jest ciemno po prostu i na wieczorami ktoś może mieć problem, jeśli przejeżdża. Drugi wniosek z wczoraj zgłosiła pani sołtys wsi Podolszyn. Chodzi o ulicę Wygody, a mianowicie o chodnik w tej ulicy, gdzie w chodniku w kostce jest bardzo, jakby przez całą szerokość chodnika z kostki jest jakby wydłubana kostka i tak nieregularnie położona. I ponieważ dzieci jeszcze w sezonie tym jesiennym, gdzie ciepło będą może wracały do szkoły rowerami, to prośba, żeby no tutaj zabezpieczyć jakoś to i poprawić standard tego chodnika, no bo to jest po prostu zniszczone. To są 2 moje wnioski i jedno oświadczenie. Informuję, że w dniach 10-18 sierpień w Centrum Sportu Raszów było 8 Mistrzostwa Europy Juniorów w podniesieniu ciężarów. Organizatorem tej uroczystości był Polski Związek Podniesienia Ciężarów. Centrum Sportu zgodnie z umową, trójstronną umową między Urzędem Ministerstwem i Polskim Związkiem Podnoszenia Ciężarów do 2028 roku jest obiektem, gdzie ministerstwo wyraziło zgodę na bezpłatne użyczenie tego obiektu przez Centrum Sportu dla Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. My byliśmy tylko i wyłącznie gospodarzem obiektu, który użyczaliśmy obiekt. Ponieważ takie same zawody w tamtym roku odbyły się w Ciechanowie, więc kluczem według jakiego były przypisywane zaproszenia, przygotowywane listy zaproszeń, była taka sama jak w Ciechanowie. Czyli na uroczystość zaproszeni byli, jak to sobie zażyczyli, only mayor i only local activism, czyli tylko wójt i lokalni aktywiści, społecznicy. Dlatego było zaproszone wójt gminy Raszyn, zastępca wójta, starosta, cała rada gminy Raszyn, wszyscy kierownicy, dyrektorzy jednostek i spółki wchodzące w skład gminy Raszyn. Mamy tylko jedną spółkę. Jedyne osoby, które były spoza tego regionu zaproszone, to byli włodarze ościennych gmin. I ponieważ związek no, nie orientuje się za bardzo, czy wójt i starosta, co jak i w ogóle, bo oni się zajmują sportem, więc pana starostę jakby potraktowali na równo z włodarzami sąsiednich gmin, jako włodarza powiatu pruszkowskiego. Państwo wiedzą doskonale, że wszystkie imprezy od lat, które ja organizuję, zawsze Rada Powiatu jest zapraszana. Wszystkie zaproszenia państwo przekazuję imienne bądź mailem. Nigdy o tym nie zapominam. I gdybym też decydowała, tak by było. Więc tylko tyle chciałam w tej kwestii powiedzieć. W najbliższym czasie będziemy robić kolejną imprezę. Będzie to jak zwykle turniej charytatywny piłki nożnej, gdzie mam nadzieję, że państwo jako reprezentacja powiatu weźmiecie w tym udział i wszyscy radni, ponieważ ja będę organizatorem, ja będę decydować, Rada Powiatu Pruszkowskiego będzie zaproszona.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Grzegorz Kamiński. O, już mam czerwone. Ja mam pytanie do pana radnego Chmielewskiego, jako radny, jako członek zarządu obecnej kadencji, ponieważ w poprzedniej kadencji jakby może niezbyt wnikliwie śledziłem pana poczynania w kwestiach inwestycyjnych, no czego może żałuję, bo teraz miałbym większą wiedzę, ale chciałbym, żeby pan przybliżył dokładniej problem osiedla Nowisa i ulicy Willowej, ponieważ wydaje mi się, że wszyscy radni powinni się z tym zapoznać i mieć jakby obiektywną ocenę. Wydaje mi się, że pan ma największą wiedzę w tym zakresie, jeżeli byłby pan w stanie dokładnie opowiedzieć od początku do końca, jak to było, dlaczego akurat tamto osiedle powstało przy tak wąskiej drodze. Dziękuję. A dziękuję bardzo za zaufanie do mojej pamięci. Tylko wiecie państwo, tutaj najprostszą metodą to jest sięgnięcie do dokumentów źródłowych. Przecież one są w starostwie. Tutaj pan starosta, który był zastępcą, przecież posiada cały mechanizm w postaci urzędu. No ludzie, no. Pan chce, żebym ja teraz sobie przypomniał z pamięci, jak to było konstruowane lat temu 5? W szczegółach nie jestem w stanie powiedzieć. Wiem, że była dyskusja na temat artykułu, który pozwala na współpracę pomiędzy podmiotami, które są zainteresowane tak zwanymi inwestycjami pozadrogowymi. I na tej podstawie było procedowane porozumienie z takim deweloperem o nazwie, które pan wymienił, które miało skutkować stworzeniem projektu. I wiem, że w momencie, kiedy były wybory w roku 18, ten projekt się rodził, a dalej, zobaczcie, ale to państwo jesteście dysponentem wszystkich dokumentów. Na jakim etapie to jest, ja dzisiaj nie jestem w stanie tego powiedzieć. Uważam, że takie działania są bardzo słuszne i one powinny być realizowane. Przecież to jest powszechne w wydaniu samorządów każdego szczebla, tak? Współpraca z podmiotami, które realizują budownictwo, szczególnie mieszkaniowe, co nie jest niczym dziwnym. I myślę, że powinno to zaowocować takim skutkiem. Ja pamiętam, że rok 19, jeszcze jak pracowałem w urzędzie, przychodziły pewne uzgodnienia w Urzędzie Gminy Raszyn. Ale te uzgodnienia były czynione przez starostwo. No, panie starosto, no, niech pan nie żartuje, żebym ja posiadał jakieś prywatne dokumentacje, materiały ze służbowych poczynań sprzed kilku lat. To przecież to jest bardzo proste sprawdzić w wydziale. To przecież ten cenna tajemnica i uważam, że to powinno być robione. No to ja mogę spytać pana, dlaczego, albo nie dlaczego. Ja nie mam nic przeciw temu, jestem jak najbardziej zdania tego, żeby takie działania się toczyły. Natomiast ponieważ pan wywołał temat, to ja powiem tak, jestem jak najbardziej swoimi rękami i nogami za takimi rozwiązaniami, tylko proszę mi powiedzieć, jakie będą decyzje samorządu naszego co do losów tego obiektu, nazwijmy to, ponieważ w planie sieci dróg powiatowych nic się nie zmieniło, tak? O ile się nie mylę, to ten odcinek drogi zostaje w tak zwanej poczekalni do dekategoryzacji. To proszę powiedzieć takim razie radnym, co zamierzamy z tym zrobić, bo ja uważam, że jedno drugiemu nie przeszkadza. Ale dokumentacja, tak jak mówię, suwa, czyli jestem całymi swoimi przekonaniami za tym, żeby wszystkich inwestorów w podobny sposób namawiać do współpracy w tym zakresie. Ja jestem również zdania tego, że nie tylko w tym zakresie, ale również w zakresie uzbrojenia, ponieważ no, jak to nie jest tajemnicą, może dla państwa, że zajmuje się sprawami zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków, to również w tym zakresie jest to bardzo właściwe, tylko że to jest skala i zakres zadań gminnych. Także tam, gdzie jest zarządcą drogi powiat, on powinien to dbać, to nie jest niczym nadzwyczajnym i dziwnym. Tam, gdzie jest zarządcą dróg gmina czy inny organ, to one powinny tak działać. I bardzo bym liczył, żebyście państwo właśnie na pytanie niezbyt się tutaj pan podpisał, mówiąc, że nie ma żadnych porozumień, bo pamiętam, że były. Natomiast ja nie jestem osobą właściwą, żeby wiedzieć, na jakim etapie dzisiaj jest to realizowane. No, takie porozumienia były spisywane, natomiast jaki jest ich stan na dzień dzisiejszy, to dobrze było, żeby radni się dowiedzieli, no, gdzie jest ten projekt, chociażby
i kto mógł go zrealizować, bo myślę, że tym realizacją powinien się zająć właśnie podmiot, który jest zobowiązany do polepszenia warunków, albo przynajmniej nie pogorszenia warunków komunikacyjnych po wybudowaniu obiektów mieszkaniowych. I byśmy czekali też na najbliższej sesji, może żeby Państwo powiedzieli, jaka jest szansa na zrealizowanie tych zapisów, bo to jest chyba oczekiwane przez wszystkich mieszkańców, żeby w ślad za budową, która obciąża bardzo te wszystkie drogi i sieci inne, żeby szły również inwestycje polepszające tę strukturę. To nie jest nic dziwnego. Więc ja będę czekał, żebyście Państwo powiedzieli, jaki jest ich stan na dzień dzisiejszy realizacji tych umów, porozumień. Pan Grzegorz Kamiński. Dziękuję za odpowiedź. Nie była może aż tak wyczerpująca, jak się spodziewał, ale oczywiście rozumiem, że było to te 5 lat temu, tak jak pan radny powiedział, więc oczywiście pamięć aż tak szczegółowa nie jest. Tak samo jeżeli chodzi o moje kwestie pomyłki, też byłem na urlopie, ale przeprosiłem wszystkich danych za prowadzenie w błąd, ale myślę sobie, że w momencie, kiedy na pewno pan pamięta to, jak wtedy ta inwestycja miała powstać, czy pan zastanawiał się nad tym, ile tam będzie po prostu mieszkało osób, czy ta droga o tych parametrach, która jest w tamtym czasie też była, będzie wystarczająca? Czy takie myśli panu towarzyszyły w tamtym momencie? Czy liczył pan na to, że może w kolejnej kadencji będzie zrobiona? Bo to mnie jakby interesuje z punktu widzenia członka zarządu. Pytanie do byłego członka zarządu. Bardzo proszę, można włączyć. Chciałby pan odpowiedzieć na to pytanie? Chciałbym, tylko... Proszę bardzo. Przecież to jest tak jednoznaczne, że wszczęto wtedy rozmowy w charakterze i w celu, o jakim mówimy, że tutaj bardziej oczywiste odpowiedzi nie może być. Ja po prostu bardzo chciałbym się dowiedzieć właśnie, jaki jest efekt teraz. Czy mieszkańcy, którzy nie tylko w tym regionie mieszkają, ale którzy podróżują tamtędy, bo to nie jest tylko sama, nie ma związku z samymi mieszkańcami, którzy sąsiadują z nimi, ale głównie, ale ze wszystkimi podróżnymi, czy mogą liczyć na efekt tego. Przecież to przyświecało takim porozumieniem. Dziękuję panu za to zainteresowanie. Teraz muszę was spytać o to, jak jest szansa na realizację takich zapisów ustawy, którą jednak ktoś stworzył właśnie w celu zmniejszenia uciążliwości skutków. Jak najbardziej jestem ciekaw, jak to dalej się będzie toczyło i czy istnieje szansa. Jeśli sobie dyskutujemy, to ja bym rozszerzył tutaj też to pytanie, bo mieszkańcy pytali, bo tutaj z jednej strony mamy jakieś porozumienie wynegocjowane, natomiast przy pierwszym etapie żadnego porozumienia, mimo że powstało tam bardzo dużo domów, nie zostało wynegocjowane. Chodzi o to, żeby włączać w ogóle deweloperów do tego, aby zmieniać tą infrastrukturę, którą jest. To być może panu wicestarości chodziło też o to, czy takie rozmowy były toczone z ówczesnym deweloperem i jak one się ewentualnie zakończyły i dlaczego finalnie nie porozumienie. Otóż szanowny zarządzie, to ja tak przypomnę, że tutaj inicjatorem takich działań, co do zasady jest zawsze, już nie mówię o zarządzie, ale pewien wydział, który informuje zarząd o pewnych działaniach. Tak? Jeżeli nie ma komunikacji wewnętrznej, to to niektóre elementy może ulegają opóźnieniu. Natomiast ewidentnie tutaj pan starosta, któremu podlegał wydział związany z wydawaniem albo informacją, która wpływa do starostwa o planach inwestycyjnych, chyba był jak najbardziej zainteresowany tym, żeby ten efekt właśnie pociągnąć za sobą, więc tutaj współpraca była jak najbardziej dobra w tym względzie i właśnie owocowała takimi porozumieniami. Natomiast były najmniejszy członek zarządu w tamtym zarządzie
Rozumiem, że znalazł teraz się w miejscu do bicia, tak? Natomiast tutaj wicestarosta umywa ręce od wszystkiego i mówi, ja nic nie wiedziałem. No pięknie, no jeżeli nawet jakieś zaniedbania nastąpiły, no to chyba się jeszcze nie skończyły te wszystkie inwestycje, bo one trwają w międzyczasie i można coś z tym jeszcze zrobić, wymyślać. Grzegorz Kamiński, adwocem, bardzo proszę. Pan Krzysztof Rymuza. Bardzo proszę. O, już mam. To znaczy tak, w kwestii jakby komunikacji ja nie widzę tutaj żadnych problemów między mną a Wydziałem Inwestycji Drogownictwa. Natomiast chodziło mi bardziej o historię. To był tak naprawdę początek mojego pytania. Tą kwestię bardziej uszczegółowił tutaj przewodniczący. Obecnie mamy oczywiście porozumienie. Wcześniej tego porozumienia nie było i myślałem, że może pan radny Mirosław Cimielski coś na ten temat powie. Jakie były przeszkody, żeby takie porozumienie wcześniej zawrzeć? Czy w ogóle państwo jako zarząd, żeście o tym dyskutowali, myśleli? To właśnie o to mi chodzi. Nie wszystko jest zapisane w dokumentach. Być może były jakieś rozmowy kuluarowe, o których ja nie wiem. Stąd pytam, żeby pan nas po prostu oświecił w tej kwestii. Pan Krzysztof Rymuza, tak? Proszę. Pan przewodniczący, pan radny, zasłaniając się swoim brakiem pamięci, niestety sprowokował mnie do zabrania głosu w tej sprawie. Wcale nie chciałem państwu zabierać czasu. Natomiast chciałbym tylko przypomnieć, bo rozumiem, że ta wiedza jest, tylko gdzieś umknęła, że w czasie poprzedniej kadencji pan Mirosław Chmielewski był członkiem zarządu odpowiedzialnym za inwestycje i za działanie Wydziału Inwestycyjnego. Wydział Architektury, z którym współpracowałem wówczas i w tej chwili, wydaje w opinii zgodę na budowę zapis mówiący o możliwości skorzystania z artykułu 16. I bardzo zasadne jest pytanie, które przedstawił pan Kamiński. Mianowicie przy ulicy Willowej jest wybudowane jedno osiedle z firmy, o której wspomniał pan Kamiński, które zostało wybudowane w poprzedniej kadencji i w czasie tej budowy nie zawarto żadnego porozumienia, które mogłoby powodować współfinansowanie przebudowy tej drogi przez dewelopera, który wybudował tamto już osiedle i je realizuje. W tej kadencji, gdy doszło do rozmów już w 2019 roku w kwestii budowy kolejnego osiedla, zostało zawarte porozumienie, w którym deweloper zobowiązał się do przebudowy drogi Willowej, ulicy Willowej do skrzyżowania z ulicą Chrapską, z drogą Chrapską. Natomiast proszę państwa, ja bym prosił, żebyśmy nie wyciągali zbyt pochopnych wniosków w kwestii drogi ulicy Willowej, bo jest to niezwykle złożony problem. W momencie, kiedy rozmawialiśmy na temat ulicy Willowej i kwestii tego spotkania, akurat w tym momencie burmistrz Brwinowa przysłał mi zdjęcia z drogi ulicy Świętego Krzysztofa i porównanie tych dwóch dróg jest rzeczywiście szokujące i zachęcam państwa do odwiedzenia ulicy Willowej, a potem pojechania na ulicę Świętego Krzysztofa, bo powiat jest organizacją zarządzającą wszystkimi drogami powiatowymi. Natomiast kwestia rozwiązania problemu ulicy Willowej od początku tej kadencji była podnoszona pod kątem przejęcia zarządu tej drogi i dróg kolejnych, ulicy Willowej i ulicy Źródlanej, przez gminę Raszyn. Nie będę w tej chwili, bo nie wiem, państwo nie pamiętacie tego, ale była taka sesja na początku tej kadencji, gdzie odtworzyłem nagranie ze spotkania z panem burmistrzem, z panem wójtem Zarębą i z panem radnym Chmielewskim, gdzie padło takie sformułowanie, deklaracja o przejęciu ulicy Źródlanej i ulicy Willowej. To znaczy, ja nie chcę do tego wracać, tylko mówię, że jest to bardzo złożony problem. Dlaczego? Organizowanie spotkań z mieszkańcami ciągów szeregowych zawodów deweloperskich jest
z niepełnym odzwierciedleniem problemu, ponieważ jest tam grupa mieszkańców, którzy mają zabudowę w ostrej granicy z pasem drogowym i mówienie o tym przez mieszkańców tego ciągu, powiedzmy, deweloperskiego, a że poszerzymy tą drogę o 5 metrów, z ich punktu widzenia nie stanowi problemu, ponieważ naprzeciwko ich nieruchomości jest pole kukurydzy. Więc tu kwestia zmiany w tym zakresie nie jest problemem. Ale zaprośmy wszystkich mieszkańców ulicy Bilowej, tych, którzy trzy posesje po obu stronach od skrzyżowania z drogą chlapską, gdzie ich zabudowa, ich posesji znajduje się w ostrej granicy pasa drogowego, który ma szerokość tam niewymiarową, około 6 metrów i dla których zajęcie pasa drogowego będzie tragedią ich prywatnego majątku. I wtedy dopiero możemy podjąć decyzję o pełnym rozwiązaniu tego problemu z uwzględnieniem interesów tych ludzi. Dlatego od początku tej kadencji jako starosta, jako przedstawiciel zarządu, jako zarząd apelowaliśmy i mówiliśmy o tym, że żeby wykonać należycie przebudowę tej drogi, dostosowanie jej do realnych warunków, należy tę drogę zmienić kategorię z kategorii powiatowej na drogę gminną, która ma mniejsze parametry, jest węższa i nie będzie skutkowała koniecznością tworzenia szkody dla tych kilku posesji na początku ulicy Willowej. Stąd moja prośba jest taka, ażebyśmy na tym etapie tę dyskusję w kwestii ulicy Willowej zamknęli, żeby Komisja Inwestycji bardzo szczegółowo przebadała dokumenty w tej sprawie, nie szukając problemu, dlaczego tam przy pierwszej inwestycji nie podpisano nic na punkcie na artykule 16. My oczywiście udostępnimy to, co się wydarzyło w 2019 roku i porozumienie z firmą. Natomiast trzeba w rozwiązaniu tego problemu, w rozwiązaniu ulicy Willowej, rozważyć przejęcie tej ulicy przez gminę Raszyn w interesie mieszkańców. Mamy już kilka takich doświadczeń, w których bardzo szybko podejmowaliśmy uchwały o przebudowie dróg w gminie, w powiecie pruszkowskim z poszerzaniem do wymiarów maksymalnych dróg powiatowych, po czym okazywało się, że gdy przychodzili geodeci do mierzenia, że mieszkańcy podnoszą protesty w tym zakresie i skutkuje to tym, że mamy taką drogę w powiecie pruszkowskim o długości powiedzmy 1,5 km, na której mamy 12 odcinków z RID-u. Z różną szerokością w każdym zakresie. Więc może lepiej warto to, zanim podejmiemy decyzję o przyznaniu pieniędzy na przebudowę, przedyskutować to i określić, jaka jest wielkość i szerokość tej drogi. Dodam jeszcze, że mamy uchwałę o kierunkach inwestycji dotyczących drogownictwa na terenie powiatu. Oczywiście w tym zakresie tej uchwały w załączniku jest wskazana droga chlapska i w październiku będziemy mieli projekt przebudowy tej drogi i jest zobowiązanie powiatu do realizacji tej inwestycji. Natomiast w tej uchwale nie mamy ulicy Willowej, ponieważ od początku tej kadencji rozmawialiśmy z panem wójtem, również z kolegą Chmielewskim w tym zakresie i padały deklaracje na temat możliwości przejęcia tej drogi, nie w celu zmniejszenia jakby obciążeń dotyczących działania powiatu, tylko w interesie mieszkańców. Ponieważ tak jak wspomniałem, ten głos mieszkańców nie jest głosem jednorodnym. Nie wszyscy żądają poszerzenia tej drogi, bo dla niektórych będzie to rzeczywiście bardzo, bardzo trudna decyzja ze zmniejszeniem o 2 metry odległości od granicy drogi ich domów. Stąd spokojnie Komisja Inwestycji zajmie się tym tematem. Myślę, jeśli pan przewodniczący zechce się tym zająć i przedyskutuje te wszystkie problemy, o których w tej chwili rozmawiamy. Natomiast zalecałbym, przestrzegałbym przed pochopnymi decyzjami w tej sprawie,
i na pewno trzeba wrócić do rozmowy z wójtem gminy Raśnia na temat możliwości współpracy w przejęciu tej drogi. Proszę Państwa, nie chcę już Państwu zabierać więcej czasu, ale wspomnę, że mamy przecież przekazaną ulicę Aleja Krakowska. Jest to największa nasza ulica w powiecie pruszkowskim. Mamy wstępny projekt, koncepcję przebudowy tej drogi. Będziemy pracować wspólnie na tym, aby zachęcić do realizacji tego zadania pana wójta, pana prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana marszałka, ale jest to przedsięwzięcie o wartości przebudowa tej drogi i modernizacja Alei Krakowskiej o wartości powyżej 200 milionów złotych. W związku z tym musimy mówić o realizacjach dróg powiatowych na terenie gminy Raszyn, również w tym kontekście. Na spotkaniu, na które zaprosił mnie pan przewodniczący, gdy wspomniałem na ten, właśnie powiedziałem to zdanie, co w tej chwili, mieszkańcy ulicy Wilowej powiedzieli, że ich to nie obchodzi, że nie obchodzi ich ulica Aleja Krakowska, ponieważ to nie jest ich interes. To prawda. Natomiast my jako radni musimy myśleć o wszystkich drogach gmin Raszyn, drogach powiatowych, o wszystkich gmin, o drogach powiatowych w powiecie pruszkowskim i decyzji o tym, które drogi będziemy robili, na które przeznaczymy pieniądze w najbliższym czasie, muszą się wiązać z uchwałą, którą podjęliśmy w 2019 roku oraz w oparciu o stanowisko i decyzję włodarzy gmin, wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz o objazd i bezpośrednie, osobiste zapoznanie się z problemami drogownictwa na terenie całego powiatu, proszę Państwa. Stąd proszę o spokój i cierpliwość w kwestii uchwalania zadań do budżetu 2023 roku, który i tak już jest bardzo napięty i bardzo ciężki, ale nie mówię, znaczy nie twierdzę, że to działanie jest niewłaściwe, natomiast trzeba wziąć pod uwagę interesy wszystkich mieszkańców ulicy Wilowej, zwłaszcza, że ci, którzy się osiedlili tam w ostatnich 3 latach, nie są ich najstarszymi mieszkańcami, a ci, którzy mieszkają tam od kilkudziesięciu lat, poniosą największe straty przy poszerzeniu tej drogi, to też trzeba wziąć pod uwagę. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję pani Katarzyna Klimaszewska, dworca. Bardzo dziękuję za możliwe zabranie głosu. Panie starosto, ja właściwie to chciałam powiedzieć to, co pan, uważam, że pana wypowiedź po prostu była wzorowa. Z jednego powodu. My dziś przy problemie ulicy Wilowej jesteśmy de facto trochę takimi pionierami, jak się zachować. Dlatego, że to jest jedna z nielicznych, ale za chwilę to będzie problem masowy, ponieważ jest mnóstwo ulic, właściwie pewnie w każdej gminie, którą Państwo reprezentują, gdzie w pasie drogi są starzy mieszkańcy, wielopokoleniowe rodziny z tradycjami, tak jak właśnie na ulicy Wilowej i nowo osiedleni mieszkańcy, chociażby właśnie w tych osiedlach deweloperskich. Deweloperka jest dziś progresem, jest niesamowicie, jest wielki boom inwestycyjny. Powstają te osiedla właściwie wszędzie. Łączy się to też z powstaniem na granicach, w pasach przygranicznych dróg różnych hal magazynowych i logistycznych dużych centrów i to też mieszkańców irytuje. I taki problem jak ulicy Wilowej będzie się powtarzał, bo wystarczy tylko w gminie Raszyn spojrzeć na Drogę Hrabską, gdzie budują się osiedla kolejne, na Jaworową, gdzie się budują drogie osiedla, na Starzyńskiego, na drogę długą, gdzie za chwilę takie osiedla powstają. U nas to już zresztą było mówione na absenatorium. Pan starosta sam powiedział, że w tamtym roku najwięcej zgód na budowę właśnie było w gminie Raszyn. Nasza gmina teraz po prostu pęknie w szwach i takich problemów jak z ulicą Wilową będzie niesamowicie dużo. I to, że obecny pan członek zarządu zadaje pytania byłemu członkowi zarządu i odwrotnie, to nie zmieni sytuacji. I my to nic nie zmienimy. To nie ma żadnego znaczenia. Ja tak samo jak pan starosta uważam, że pan przewodniczący Komisji Inwestycji powinien zrobić posiedzenie tej komisji absolutnie dedykowane tylko i wyłącznie tej sprawie, na którą zaprosimy wójta, wydziałów merytorycznych w naszej gminie, naszych radnych z tego terenu, naszych sołtysów z tego terenu, ba, nawet może mieszkańców,
żeby mogli się wszyscy wypowiedzieć, żebyśmy znaleźli jedno wspólne stanowisko, gdzie tak naprawdę mianownikiem właśnie będzie zgodność, bo problem jest dokładnie taki, że inne priorytety i inne cele i inne emocje mają ludzie, którzy mieszkają w tej chwili właśnie przy tym osiedlu deweloperskim, gdzie wracając z pracy jest korek, jest niewygodnie przyjechać i oni przyzwyczajeni do wygody, chociażby w Warszawie dróg tutaj mają problem, ale z drugiej strony na szali leży też no, ten niepokój mieszkańców, którzy tu mieszkają bardzo, bardzo długo. Ja, drodzy Państwo, jako radna wielokrotnie argumentowałam mieszkańcom, którzy muszą z RID-em oddać drogę, własne działki, że to tak, że to dla dobra i w ogóle dla dobra ogółu. Sama się, słuchajcie, w tej chwili z tym borykam, ponieważ 150 metrów mojej działki właśnie z RID-em zostało zabrane. No my jak się budowaliśmy, jak rodziliśmy 20 lat temu, nie było takiego problemu, nie było takiego planu. Nie wiedzieliśmy, że coś takiego się może stać. Dziś mamy zabrane całe ogrody, na mnóstwo pięknej zieleni i małą infrastrukturę nadal. No po prostu tak się dzieje, ale mnóstwo ludzi no nie jest tolerancyjnych. Nie każdy to zrozumie. Dlatego też pewnie te zmiany zdań i te pewne niejasności. Darujmy sobie już przeszłość, co było z tą ulicą i co będzie w kolejnej, bo nikt nie jest idealny, nikt z nas idealnie nie podejmuje decyzji i jest jeszcze takie powiedzenie, niech rzuci kamieniem ten, kto jest święty. Nie ma. Każdy popełnia błędy, kochani, w każdym kontekście. Ja naprawdę proponuję zrobić spotkanie i tak jak powiedział pan starosta, po prostu zklasyfikować problem. Dziękuję. Nie święty, tylko bez winy, przepraszam. Pani Monika Sawicka, ad vocem. Nie, ja znam, to jest cytat z Biblii. Ja tylko powiem krótko. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo dotyczy nie tylko Raszyna, ale tak jak Państwo wiecie doskonale, jako przedstawiciela własnych gmin, wszystkich gmin na terenie nie tylko powiatu pruszkowskiego, ale pewnie i całej Polski. Także tak naprawdę uważam, że te dobre praktyki należy po prostu wdrażać. Nie szukać rozwiązań, a nie szukać konfliktów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja bym tylko ustalił priorytety. Rzeczywiście tą pierwszą rzeczą jest najważniejszą, żeby ustalić kategorię tej drogi. Tak jak pan starosta powiedział, jest głos mieszkańców wewnętrznych, żeby rozmawiać na ten temat. Ja być może zaangażujmy wspólne spotkanie też z władzami gminy. Mam nadzieję, że się uda i żebyśmy ustalili tą kwestię, bo jeśli ta droga miała być projektowana, to trzeba byłoby tą kwestię określić, w jakich parametrach miała być projektowana i też to byśmy mieli odpowiedź na to, jakie tam ewentualnie realizacja, jaka byłaby realizacja wykupów, jak duża. No, mam nadzieję, że tutaj podejmiemy te rozmowy z gminą w najbliższym czasie. Proszę pani Magdalena Bejer. Dziękuję panie przewodniczący. No po pierwsze tak, odniosę się do tej kwestii tej ulicy Milowej. To co powiedział pan Rymuza, to w ogóle zmienia. Poza tym, że doposażył, myślę, że tutaj radnych, którzy nie są z tamtej gminy, też nie mają takiej wiedzy jak tutaj czy zarząd, czy radni, którzy mieszkają w gminie Raszyn i znają ten temat. To w ogóle zmienia, te informacje, które podał pan Rymuza, to w ogóle zmieniają no, w ogóle optykę tej sprawy, ponieważ to nie jest tak, jak pan przewodniczący sugerował, że złoży wniosek do budżetu na rok 2023 i tutaj wszyscy mamy, prawda, jak mi powiedział, że jak ktoś ma jakieś wątpliwości, zapraszam na ulicę Milową, tralalala, to tak nie wygląda, jak się okazuje. Więc no jednak tutaj pani radna Klimaszewska, pani przewodnicząca miała rację, no my decydujemy, ja już jestem w Komisji Inwestycji, tutaj problem jest dużo bardziej złożony niż to zostało przedstawione wcześniej. No i fajnie by było, gdybyśmy no, po prostu byli doposażeni w tę wiedzę i no, mieli informacje, bo to nie jest takie proste, jak pan to wcześniej przedstawił. To jest pierwsza uwaga do pana, ale za chwilę jeszcze wrócę do kolejnej. Następnie chciałam się zapytać, co się wydarzyło przy ulicy Głównej w Parzniewie na odcinku jadąc w stronę Pruszkowa za sklepem po lewej stronie. Tam się droga zapadła, o co chodziło? Coś takiego, jakby mogła, bo nie, znaczy nie wiem dokładnie, co tam się zadziało. Zostało to naprawione w ciągu, nie wiem, tygodnia bodajże, więc jest nowa nawierzchnia, widziałam, tylko chciałam się spytać, co się stało. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, na jakim etapie jest budowa, inwestycja, chodzi mi o pływalnię przy ulicy Wołomińskiego, jak to wygląda, zarówno finansowo i
jaki etap tej budowy tej inwestycji. I jeszcze tutaj sprostowanie do pana przewodniczącego, to też nie ze złośliwości. Panie przewodniczący, chciałam pana informować, że nie ma pan racji w tym, co pan powiedział, bo jako radna powiatu pruszkowskiego otrzymałam zaproszenie na mistrzostwa do dyrektor sportu, Centrum Sportu Raszyn. Niestety nie mogłam wziąć udziału, ponieważ wtedy przebywałam w delegacji, za co bardzo dziękuję. Otrzymałam zaproszenie, więc mogłam z niego skorzystać, niestety nie mogłam skorzystać. Natomiast chciałam powiedzieć, że i pana poprosić, bo pan tutaj mówił, że tak zaproszenia wysyła wszystkim radnym. Nie wszyscy radni otrzymali zaproszenie na otwarcie drugiego etapu rozbudowy szpitala powiatowego. Nie otrzymaliśmy informacji na temat uroczystości w Pęcicach. Więc gdyby to, co pan powiedział, było po prostu faktem, to byłabym wdzięczna, bo nie otrzymujemy wszystkich informacji co do uroczystości, które dzieją się za pośrednictwem naszego samorządu, czy nasz samorząd bierze w nich udział, więc no, fajnie by było, gdyby jednak te informacje do nas docierały. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pani Magdaleno. Tak jak wspomniałem, wszystkie elementy, które są zbiorcze, przesyłam. W sensie nie są imienne, kierowane do mnie, przesyłam państwu i państwa informuję. Jeśli są imienne, to szanując jak gdyby wolę zapraszającego, no nie przekazuję tej informacji. Bardzo dziękuję za te słowa, które pani powiedziała o zaproszeniu. No to rzeczywiście świadczy o tym, że no osoba, która tutaj współorganizowała te mistrzostwa, miała wpływ jednak na listę osób zapraszających. I jest to ewidentnie decyzja dla mnie w jakiś sposób polityczna. Szczególnie nie wspominałem o kwestii dotyczącej SMS-ów, które później dostałem od pani dyrektor sportu Raszyn, że nie byłem tam zaproszony i że miałem tupet, że tam przyszedłem, więc to też świadczy o pewnej kulturze. Ale nie będę już rozwijał tego tematu, zakończmy. Pan Grzegorz Kamiński, adwokat. Postaram się odpowiedzieć na te pytania, które pani Magdalena Rowej zadała. Najpierw zacznijmy od tego zapadnięcia się drogi. Oczywiście też zauważyłem to, dlatego że często jeżdżę akurat tamtą trasą. Tak naprawdę postaraliśmy się to jak najszybciej naprawić. Nie wiadomo, jaka była stricte przyczyna tego. Czy to była kwestia, nie wiem, odprowadzania wód przez jakichś tam mieszkańców, czy to była kwestia, nie wiem, złej podbudowy, przepustu i tak dalej. Postaraliśmy się to zrobić w miarę szybko, tanio. Myślę, że pan naczelnik Wójcik może z większymi szczegółami na ten temat odpowiedzieć. Natomiast tego akurat nie kojarzę, żeby tam samochód wpadł, ale ja widziałem tylko, jak po prostu była dziura i trzeba było ją ominąć. I zaraz ten problem został jakby rozstrzygnięty, naprawiony. Natomiast w kwestii basenu, no inwestycja idzie dość dobrze. Szczegółowo może pan naczelnik Wójcik tutaj opowiedzieć państwu, na jakim etapie jest, kwotami i tak dalej. Nie mamy jakichś takich póki co przesłanek, faktem jest początek inwestycji, żeby ta inwestycja nie została wykonana terminowo. Ja przynajmniej tutaj na razie obaw nie mam. Nie wiadomo, jak będzie później. Wykonawca sprawdził się przy budowie szpitala, więc mam nadzieję, że sprawdzi się również przy budowie basenu i bardzo poproszę tutaj pana Wójcika. I jeszcze chciałem tylko się odnieść do zaproszenia na te zawody ciężarowców. No może nie wyglądał na pana sportów ciężarowych, ale gdybym dostał, to bym nie bym był. Dziękuję pani Magdalena Bajera. Dziękuję. Panie Grzegorzu, a pan jeszcze by mi tutaj mógł odpowiedzieć na pytanie takie. Jaki jest termin, planujecie państwo oddać inwestycje, jeżeli chodzi o basen? Jaki termin oddania? I chciałabym tutaj poprosić ewentualnie przewodniczącego Komisji Inwestycji, żebyśmy mogli jako Komisja Inwestycji, nie wiem, pojechać, zobaczyć, jak to wygląda, czy to jeszcze nie jest ten etap państwa zdaniem, no nie wiem. W każdym razie taki wniosek tutaj stawiam. I to pytanie o termin. No na razie. Poproszę pana naczelnika. Poproszę pana naczelnika o przedstawienie dokładnie szczegółów. Jeżeli chodzi o kwestię wizyty, to jest do ustalenia zgodnie z tym, jak będzie państwu to po prostu pasowało, nie kolidowało z zajęciami związanymi z pracą czy innymi. Tak jest, szanowni państwo, więc zaczynając od głównej, najważniejsze, tam nastąpiło rozstrzygnięcie
kanalizacji deszczowej. W wyniku tego rozszerzenia podbudowa drogi została podbyta i wciągnięta do kanału deszczowego. Jest to długotrwały proces, właściwie bez udziału osób trzecich mógł nastąpić równie dobrze. Ekspertyza, którą zrobiliśmy, oparta na metodzie związanej z wpuszczeniem kamery i nagraniem wizji, nie ujawniła żadnych uszkodzeń mechanicznych zewnętrznych, dlatego było to po prostu naturalne. Na skutek wciągnięcia podbudowy w kanał na około 40 metrów po prostu część jezdni została podbyta i asfalt sam, no, samonośną konstrukcją nie jest, to tym idzie, zapadł się pod naciskiem samochodu w czasie, kiedy temperatury były na tyle wysokie, że stał się plastyczny i to niestety ten samochód tam wpadł. Faktycznie było uszkodzenie pojazdu. Nie, to nie cały samochód wpadł. Broń Boże, oczywiście tam uszkodzone było sobie tam jakieś zawieszenie. Nietypowa bardzo sytuacja. Przez jakiś czas było to zamknięte. Dokonaliśmy naprawy całości przeglądu i czyszczenia kanalizacji deszczowej na odcinku właściwie aż do Solidarności. To tak daleko zostało to wciągnięte. No, bez możliwości wcześniejszej diagnostyki tego to było. Nie dokonuje się diagnozy kanałów deszczowych w takiej formule. To jest jedno pytanie. Drugie, jeżeli chodzi o pływania, wrzesień 2023. Półtora roku, 18 miesięcy była umowa od podpisania, czyli w marcu tego roku podpisaliśmy umowę, 18 miesięcy, koniec września 2023. Cóż, w tej chwili mamy pracę związane z wykopem. Są grunty, nie trafiliśmy na grunty, nie naśne, broń Boże, ale trochę opady, trochę wody gruntowe, odprowadzenie wód powoduje to, że wykop trwa. Są to bardzo złożone prace, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę basenową, która będzie pod Niecką basenu jeszcze umieszczona, więc jest to wykop dość głęboki, dość odpowiedzialny, właściwie został ustabilizowany. No i teraz, że tak powiem, technologia wody determinuje dalsze czynności na placu budowy. Dziękuję. Pan Grzegorz Kamiński, adwocem. Ja tylko jeszcze chciałem dodać, pan naczelnik tutaj nie dodał tej kwestii, ponieważ złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu o jakby dofinansowanie nam budowy tej bazy, zwiększenie dofinansowania o 4 miliony. Myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście tego, co się dzieje na rynku i zwiększonych kosztów materiału, bo nie wiadomo, czy wykonawca będzie w stanie w tej kwocie po prostu wykonać. Być może zażąda od nas również zwiększenia tutaj wynagrodzenia. I jeżeli Państwo radni macie możliwości takie, żeby ten wniosek wspierać, to ja bym apelował o to, żeby każdy z nas takie wsparcie zadeklarował. Proszę bardzo, pani Magdalena Bejera, adwocem. Dziękuję. Kiedy państwo złożyliście ten wniosek? A, to świeża sprawa. Aha. A jesteście mówieni na jakieś spotkanie? A, to było wczoraj. No tak. Przypomnijmy tylko, że to było finansowanie wtedy na tamtym 10 milionów 600 tysięcy. 50%. Tylko teraz przy, jakby to się zmieniło i to... Aha, 50, pamiętam. No to dość ważna kwestia, panie Grzegorzu. Dobrze pan to dodał. Panie przewodniczący, w kwestii sprostowania, nie otrzymałam zaproszenia na mistrzostwo w podnoszeniu ciężarów do Raszyna. Zaproszenia od pani radnej Klimaszewskiej, dyrektor sportu. Tylko jak pan wie, jestem osobą, która interesuje się, pomaga, pomaga właśnie. To, co pan tutaj Kamiński powiedział, że jeżeli ktoś z radnych mógłby wesprzeć pewne sprawy, również angażuje się w różne kwestie w każdej gminie, zatem oczywistą oczywistością jest to, że otrzymałam takie zaproszenie. A pani radnej Klimaszewskiej, pani dyrektor, chciałam bardzo pogratulować jako gospodarzowi miejsca wspaniałej współorganizacji tego takiego ogromnego wydarzenia na terenie powiatu pruszkowskiego, jakim były te mistrzostwa. Dziękuję. Przepraszam, ale muszę jeszcze komentarz. Ja też byłem niezaproszony, ale się interesuję, byłem na miejscu i dostałem takie SMS-y od pani dyrektor. Nie byłeś na liście zaproszonych gości. Nie zostało do ciebie wysłane jedno zaproszenie. Brawo, masz kubę. Więc to tylko to chciałem powiedzieć. Więc niestety ja nie zostałem tam mile przyjęty, tak jak pani. Pani Katarzyna Klimaszewska. Szanowni państwo, jeszcze raz naprawdę, bo
poziom tej rozmowy jest naprawdę po prostu na minus jeden albo niżej. Nie była zaproszona rada. Obiecuję, że na kolejne zawody w przyszłym roku będziemy mieć Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski z eliminacjami do Mistrzostw Europy. Dwóch bardzo dużych związków sportowych, bardzo duże formaty i obiecuję, że teraz będę negocjować z organizatorami, żeby jako gospodarz też zaprosić Radę Powiatu Pruszkowskiego. Jeśli to Państwa satysfakcjonuje, to mogę obiecać, że kolejny raz wszystkie zaproszenia na wszystkie formaty powyżej Mistrzostw Europy Państwu będą dostawać. Proszę Pani Magdalena Bejer, ad vocem. Panie Przewodniczący, myślę tak sobie po tym, co Pan tutaj odczytał i co Pan tutaj opowiada, wie Pan, szczerze, to ja bym nie brała Lipowskiego zaproszenia od znajomego i wbijała się na Lipowską lożę, żeby być na wydarzeniu. Po prostu na pewno gdyby Pan tam poszedł jako mieszkaniec Raszyna, jako przewodniczący i jakie tam Pan funkcje pełni, na pewno nie był Pan z tej uroczystości czy z tego wydarzenia wyrzucony. A rzeczywiście trzeba mieć tupet, żeby wbijać się na nie swoje zaproszenie. Dziękuję. Poszedłem jeszcze raz w ramach sprostowania, poszedłem tam na to wydarzenie, aby kibicować i zobaczyć kwestię otwarcia. To, że podszedł do mnie mieszkaniec, osoba, która tam działa lokalnie i zaprosiła mnie do strefy VIP, grzecznie odmówiłem i powiedziałem, że nie jestem tutaj zaproszony. Ta osoba mi powiedziała, że bierze to na siebie i że to prawdopodobnie jest jakaś pomyłka, więc za drugim razem moja asertywność być może była słaba i nie odmówiłem i szedłem. Nie wiedziałem, że to jest impreza zamknięta. No i w zasadzie zakończmy już ten temat, bo myślę, że osoba, która organizowała ten temat, już wystawiła sobie świadectwo. Zakończmy już naprawdę ten temat. Nie ma co ciągnąć dalej. Proszę bardzo, pan starosta. Szanowni Państwo, ja przy okazji tej możliwej dyskusji chciałbym Państwu przypomnieć, że powiat pruszkowski organizuje bardzo wiele imprez, na które wydajemy sporo pieniędzy. Są to imprezy, odczytam za chwileczkę szybciutko te, które się wydarzyły w ciągu ostatnich 3 miesięcy. I szczerze powiem, że bardzo żałuję, że prawie nikt z Państwa nie korzysta z zaproszeń, które wysyłamy za każdym razem. I chciałbym Państwa serdecznie prosić, żebyście znaleźli chwilę czasu. Ja wiem, że jest to trudne. Ja muszę zawodowo uczestniczyć, bo patronat, bo to ja nie dlatego, że się skarżę, że mnie jest źle, tylko po prostu jeśli jestem, to byłoby bardzo miło, gdyby jeszcze ktoś z Państwa zechciał odwiedzić taką imprezę. Proszę Państwa, 18 czerwca zorganizowaliśmy pierwszy Puchar Polski w wyciskaniu sztangi leżą. Znaczy organizowaliśmy, współfinansowaliśmy. Międzynarodowy Zlot Fanów Electric Light Orchestra, impreza coroczna w gminie Brwinów. Zjazd absolwentów imienia Tomasza Zana 24 czerwca. 7 sierpnia spektakl alkowy walizki z Rzucą Świata, Stowarzyszenie Teatr na Pustej Podłodze. 17 lipca, 6 edycja koncertów plenerowych Zaparku w Muchowie na Darzyńskie Ośrodek Kultury. Pani organizatorka bardzo serdecznie mi przywitała i przedstawiła mi publicznie, ponieważ nikt tam nie był. 7 lipca, proszę Państwa, zaprosiliśmy Państwa na międzypokoleniową potańcówkę w parku. 5 lipca i 28 sierpnia akcja animacja cykl wydarzeń dla dzieci w gminie Wolica, Mochów, Stara Wieś. 27 lipca Jazz State, cykl koncertów w powiecie pruszkowskim. W każdej gminie koncert jazzowy, trzy koncerty wspierane przez powiat pruszkowski. Serdecznie Państwa zapraszamy na te wszystkie koncerty. Oczywiście 1 sierpnia rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. To są te imprezy, które organizujemy dla Państwa, oczywiście i dla mieszkańców. Współfinansujemy te przedsięwzięcia. W najbliższy weekend, proszę Państwa, czytanie poezji razem z narodowe czytanie, tak jest, parę prezydenckiej, bierzemy w tym udział w sobotę o godzinie 18 w młodzieżowym w sobotę o 12 w młodzieżowym domu kultury w Pruszkowie
czytanie nasze wspólne. Kto z Państwa będzie chciał, serdecznie zapraszamy. O 12 w niedzielę, też w Domu Kultury, niestety w Pruszkowie, bo niestety dlatego, że dla niektórych z Państwa to jest dość daleko, ale w Pruszkowie również o 12 razem ze Stowarzyszeniem K40 organizujemy czytanie poezji ukraińskiej jako taki akt wsparcia i promocji Ukrainy. Może się mylę, ale to chyba jest poezja Tarasa Szewczenki. Więc proszę Państwa, naprawdę działamy, robimy to dla Państwa i serdecznie Państwa zapraszam na wszystkie imprezy, które są organizowane i na wszystkie mailowe dostajecie Państwo zaproszenia. W związku z tym bardzo proszę o aktywność. Będzie nam bardzo miło, jeżeli ktoś z Państwa zechce wziąć udział, zabrać głos, przywitać uczestników. Jesteśmy otwarci. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Aurelia Zalewska. Dziękuję Panie Przewodniczący. Ja chciałam zapytać o to, kiedy będzie zrealizowana przebudowa skrzyżowania ulicy Regulskiej z ulicą Dworcową na tym odcinku. Nie wiem, czy dokładnie tu nadal jest ulica Dworcowa, ale chyba tak, z ulicą Regulską. Bodycha, tak, o, dziękuję bardzo. Tu na tym odcinku jest już ulica Bodycha, bo mam informację, że będzie przebudowa ulicy Dworcowej, ale ciągle jest wyłączone to skrzyżowanie, więc chciałabym się zorientować, kiedy to skrzyżowanie będzie przebudowane. Kolejna sprawa to chciałam też, przepraszam, czy muszę tutaj sprawdzić. Tak, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ ten temat wraca i był już dzisiaj poruszany, ja chciałbym tylko przypomnieć, że w ciągu ostatnich 5 lat procedowaliśmy razem z gminą Piastów i z gminą Michałowice oraz z miastem stołecznym Warszawy. Wspólny projekt przebudowy ulicy Dworcowej od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza poprzez ulicę Bodycha do skrzyżowania Bodycha z Regulską. Na ulicy Bodycha, skrzyżowanie Bodycha z Regulską miało być ronda. Myśmy przygotowali taki projekt realizacyjny. W momencie podpisywania przystąpienie do podpisywania porozumienia. Miasto Piastów zadeklarowało wsparcie, gmina Michałowice zadeklarowało wsparcie, natomiast miasto stołeczne Warszawa wycofało się z współpracy i współrealizacji tego zadania, tłumacząc to COVID-em, brakiem środków. W każdym bądź razie współpraca upadła. Dlaczego miasto Warszawa jest nam potrzebne? Ponieważ jeżeli spojrzymy na mapę skrzyżowania ulicy Bodycha i ulicy Regulskiej, północny pas ulicy Bodycha znajduje się w mieście stołecznym Warszawa. W związku z tym, bez zgody i współpracy z miastem stołecznym Warszawa, nie możemy realizować tego skrzyżowania. Odbyliśmy ostatnio spotkanie z panem prezydentem Olszewskim, wiceprezydentem Miasta Stołecznego Warszawy, z prośbą o rozpatrzenie naszej prośby, bo ostatnio mieliśmy bardzo małą prośbę. Poprosiliśmy pana prezydenta, to znaczy raczej poprosiliśmy wydział, który się zajmuje realizacją inwestycji w Mieście Stołecznym Warszawa, o zgodę na postawienie tam sygnalizacji świetlnej. I odzyskaliśmy odmowę. Bez wyjaśnienia dlaczego. Więc wychodząc z założenia, że nie ma współpracy z miastem stołecznym Warszawa w kwestii budowy skrzyżowania Bodycha-Regulska, odstąpiliśmy od tej współpracy i zrobimy przebudowę ulicy Dworcowej do granicy administracyjnej powiatu pruszkowskiego, a więc do ulicy Górnej. I to jest przetarg, który
od jutra pan naczelnik zacznie przygotowywać wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych i na bieżąco będzie realizowany. Natomiast nie ustajemy w nadziei, że Miasto Stołeczne Warszawa podejmie z nami współpracę i rozmowę na temat przebudowy tego skrzyżowania, chociażby w zakresie wyrażenia zgody na ustawienie tam sygnalizacji świetlnej, wówczas jakimś minimalnym zakresem nakładki, naprawy tej nawierzchni moglibyśmy to zrobić. Ale na dzisiaj przebudowujemy ulicę Dworcową tylko do ulicy Górnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Mirosław. A, dobrze. Chyba, że tak. Proszę bardzo. Tak. Tak, zgadza się. Dziękuję panie starosto. To tylko jakby w tej kwestii może należałoby postawić jeszcze znak, tablicę informującą, gdzie kończy się powiat, czy też miejscowość. A, że wybudowaliśmy, rozumiem, przy górnej, tak, gdzie się kończy, tak, granica powiatu. Bo to skrzyżowanie jest tam w fatalnym stanie, więc widać, że Warszawa się tym nie zajmuje odpowiednio. Chciałam jeszcze zapytać o przebudowę mostu w Krakowianach. Czy ta przebudowa miałaby być zrealizowana w tym roku? Czy to się uda, bo jest wszczęte postępowanie? Kolejne moje pytanie to ja otrzymałam odpowiedź dotyczącą uzupełnienia dziur w Alei Marii Dąbrowskiej. Ja przypomnę, że zgłaszałam również, że w ulicy Pruszkowskiej w granicy i w Nadarzynie też są dziury w Strzeniówce. One tam nadal były jeszcze w sobotę. Nie wiem, jaka jest sytuacja na dzisiaj, ale jeśli nic się nie zmieniło, to znaczy, że nadal trzeba naprawić tę drogę. To rozmawialiśmy tutaj w czwartek o naprawie Alei Marii Dąbrowskiej i tę odpowiedź, którą otrzymałam, to jest dla mnie zaskakująca, bo to, że mamy zaplanowane remonty, to ja rozumiem, to jest zrozumiałe. Znamy stan wielu dróg, widzimy, że one tych remontów wymagają, trzeba się do tego przygotować, te remonty zrealizować. Ale dotychczas tak było i nie wiem, dlaczego coś tutaj się zmieniło w tej sprawie, że ubytki były naprawiane na bieżąco, takie, które następują w sposób, wiadomo, że nieprzewidziany. Nikt nie jest w stanie dokładnie określić, kiedy, gdzie pojawi się dziura i o jakich wymiarach. Więc rozumiem, że taka rezerwa na bieżące remonty w budżecie być powinna i wtedy radzimy sobie po prostu z takimi nagłymi sytuacjami, gdzie powstaje dziura i no jest dosyć niebezpieczna, bo też pamiętajmy o tym, że te dziury stwarzają niebezpieczeństwo na drogach i nie jest łatwo je pokonać, tylko może wtedy, gdy właśnie są to użytkownicy stali tych dróg i oni zapamiętują, że tam jest dziura i trzeba ją omijać, ale no w innym przypadku różnie może się to skończyć, bo omijanie dziury może też grozić tutaj wypadkiem. Widziałam, jak autobus przejeżdżał przez tę bardzo, no to była bardzo uciążliwa dziura, bo ona nie była szeroka w sensie jezdni, ciągu jezdni, tylko przekroju jezdni, więc trudno było ją tak ominąć, żeby obydwoma kołami samochody ją ominąć. Autobus absolutnie nie mógł jej ominąć, musiał po prostu no, z jakimś tam wstrząsem dla pasażerów pokonywać taką dziurę.
Więc no coś tutaj wydaje mi się, że w tym planowaniu jest jakiś problem, że nie mamy środków na bieżące remonty, bieżące łatanie dziur. Dotychczas przez wiele lat to było, działało, a teraz okazuje się, że przez 3 miesiące tutaj powiat na swojej drodze nie był w stanie takiej uciążliwej dziury załatać. Więc podnoszę ten temat, bo jest to dla mnie niezrozumiała ta odpowiedź. I jeszcze z kwestii, o które chciałabym prosić, to o przesłanie planu miejscowego zagospodarowania dla osiedla Ostoja. Jest informacja, że taki plan miejscowego zagospodarowania został zaopiniowany przez Zarząd Powiatu. To bym prosiła o przesłanie i ewentualnie link do tego, jeżeli starostwo ma takie dokumenty, to link. I kolejna sprawa, to już mówiłam o niej podczas posiedzenia Komisji Inwestycyjnej, ale chciałabym, myślę, że pan starosta jeszcze to przemyślał i dzisiaj mógłby złożyć też, czy powtórzyć, czy po prostu tak już zdecydowanie zadeklarować. Wnioskowałam o spotkanie w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Sokołowskiej. Tutaj pan przewodniczący Komisji Inwestycji pytał o wnioski do budżetu. Ja przypomniałam, że taki wniosek składałam w ubiegłym roku o budowę ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Sokołowskiej. On był przegłosowany przez radnych, ale niestety nie widać tutaj realizacji tego zadania no, w jakimś takim no, tempie, że wkrótce można by było mieć taki ciąg pieszo-rowerowy. W związku z tym tu pan starosta deklarował gotowość i bym prosiła o potwierdzenie, czy ta deklaracja będzie podtrzymana. Spotkania to władz powiatu, radnych powiatu z władzami gminy, radnymi gminy, sołtysami, którzy są zainteresowani tutaj tą inwestycją, a jest ona bardzo oczekiwana przez mieszkańców i od wiele lat o niej mówimy. Ona była jeszcze za poprzedniej kadencji przygotowywana, ale to myślę, że w tej powinniśmy sfinalizować tę inwestycję, a na ten moment nic nie wiem, że taka inwestycja mogłaby być zrealizowana. Poproszę o takie spotkanie. To na ten moment te pytania oczekują odpowiedzi. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan Grzegorz Kamiński, ad vocem. Między pytaniami było dużo zdań zajmujących, więc nie wiem, czy zdołam wszystko zapamiętać. Postaram się, jeżeli chodzi o te dziury, pani odpowiedzieć. Znaczy, z tego, co ja mam informację, one są na bieżąco łatane, ale są łatane w taki sposób, że jeżeli przyjeżdża ciężki transport, a droga nie ma odpowiedniej podbudowy, no jest to wybijane. Cały czas firma, która... Są oczywiście środki, to nie jest prawdą, że nie ma środków na łatanie tych dziur. Są. Tak, są środki, firma cały czas pracuje, tylko no pracuje w takim wymiarze, w jakim pracuje, więc robi w różnych częściach powiatu. Nie ukrywam również, że tymi drogami, którymi ja jeżdżę, również często widzę, że jest jakaś tam dziura w jakimś miejscu przez długi, długi czas i ona zagraża również no, spokojnemu przejazdowi przez drogę, więc myślę, że tutaj pan naczelnik jeszcze raz spróbuje to zweryfikować i ja dopilnuję tego, żeby te dziury wszystkie były załatane. Chociaż no nie ukrywam, że po załataniu, jeżeli przyjedzie jakiś ciężki transport, któraś z tych łat oczywiście wypadnie, bo tak to mniej więcej wygląda. Zresztą ja poproszę teraz pana naczelnika, żeby szczegółowo też opowiedział, jak wygląda ten cały harmonogram. Ewentualnie, jeżeli nie będzie miał tego teraz przy sobie, no to prześlę państwu na maila, w jakiej to jest kolejności, jak to się odbywa.
Teraz kwestia mostu w Krakowianach. Oczywiście inwestycja będzie skończona w tym roku, tak jak pani tutaj wyraziła jakby swoją nadzieję. I jeszcze było pytanie końcowe. Czego dotyczy? A, ścieżka, tak, Sokołowska. Jest w trakcie, znaczy projekt jest w trakcie uzgodnień w architekturze. Mamy podpisaną umowę z projektantem, który no dość długo wywiązuje się z tej umowy. Mieliśmy z nim kilka spotkań, negocjacji, zasłania się jakby różnymi brakami i to takimi brakami, których, znaczy mówi w ten sposób, że on się wywiązuje, a my się go za bardzo czepiamy i żądamy od niego szczegółów. Ale myślę, że Wydział Architektury jest na tyle merytorycznym wydziałem, że musi dopełnić wszelkiej formalności, aby ten projekt mógł uzyskać ZRID i żebyśmy mogli tą inwestycję robić. Inwestycja jak najbardziej jest planowana, będzie zrobiona. Nie ma tutaj żadnych obaw, że mielibyśmy tej inwestycji nie zrobić. Jeżeli pani oczywiście taką wolę wyraża, możemy zorganizować ponowne spotkanie z panią wójt Michałowic w tej sprawie i szczegółowo już omówić, na jakim jest etapie, jakie są braki dokumentacji, to oczywiście coś takiego zorganizujemy. Nie wiem, czy na wszystkie pytania starałem się odpowiedzieć. Mogę ewentualnie poprosić pana naczelnika Wójcika, żeby dopełnił moją odpowiedź, bo być może coś pominąłem. Link do projektu Ostoja. Tak, odnośnie wyjazdni, szanowni państwo, na odpowiedź z komisji już opracowaliśmy, znaczy na pytanie z komisji dotyczącą Alei Marii Dąbrowskiej opracowaliśmy odpowiedź. No, faktem jest, że zapewne są opóźnienia, chodzi o Aleję Marii Dąbrowskiej, to jest ta droga, którą planujemy do całkowitego remontu. Na tej drodze, jeżeli występują ubytki, są to jakieś ubytki, które generują zagrożenie w ruchu z uwagi na ograniczenia prędkości, które tam są oraz organizację ruchu prowadzoną, która informuje o tym, że są ubytki w nawierzchni. Tam jest warstwa sieralna do grubości 3-4 cm, a miejscami 1,5 na kamiennym podkładzie, w związku z czym na bieżąco ubytki powstają. Jeżeli są zgłaszane ubytki, to firma, która zajmuje się u nas naprawą tych ubytków, sama właściwie oznacza, jaki jest priorytet naprawy tych ubytków. Jeżeli te ubytki są poza miejscem prowadzenia koła na drogach niektórych, to faktycznie usuwanie tego ubytku chwilę trwa. Mamy do obsłużenia 180 bez mała kilometrów dróg powiatowych, w związku z czym jeżdżenie do wyrwy gdzieś pojedynczej, w którejś drodze, generuje straty czasu. To jest urządzenie, które ma 600 litrów objętości masy, która jest przygotowana do wyłożenia. Jeżdżenie po całym powiecie z tą gorącą masą po to, żeby gdzieś na którejś drodze jedną ubytek uzupełnić, trochę jest niecelowe. Więc o technologii prac bitumicznych nie będę państwu robił wykładu, natomiast faktem jest, że jeżeli taka sytuacja zaistniała, jest incydentalna faktycznie i dołożymy wszelkich starań, żeby w przyszłości się nie powtórzyła. No, w ten sposób mogę powiedzieć. Czy pan wicestarosta jeszcze odnieść się do kwestii Ostoi, ERW Ostoja? Dziękuję. Pan Adrian Eismont, adwocem. Szanowni państwo, tutaj zostałem przez panią radną wywołany do mikrofonu. Natomiast chciałbym państwu nadmienić, że Komisja Inwestycji Ochrony Środowiska i Rolnictwa jest najbardziej liczną komisją. Przychodzi bardzo wiele osób u nas radnych i rozmawiamy merytorycznie, poruszamy wszystkie kwestie i chciałbym powiedzieć, że déjà vu, bo te wszystkie pytania, które pani zadawała w większości, będzie można odczytać to w protokole, były poruszane na komisji. Myślę, że od tego są komisje, aby takie drobne pytania zadać, a sesja jest bardziej od bardziej merytorycznych pytań niż powtarzania tego samego. Myślę, że można wyciągać wnioski z odpowiedzi i szanować czas, który poświęca nam na przykład pan naczelnik i odpowiada na te pytania. Dziękuję bardzo. Proszę pan Mirosław Chmielewski. Szanowni państwo, radni, tak, rzeczywiście miałem nie zabierać w tym
względzie głosu, ale jednak spytam. Jeden temat dotyczy tego, co zadałem Państwu gdzieś tam mailem, zapytanie z prośbą starosty o wyjaśnienie albo interwencję mieszkańców, którzy są no, po prostu przestraszeni takim nie bezwładem albo brakiem działania policji w przypadku poinformowania bezpośrednio przez młodego człowieka o właściwie napadzie, rabunku. I bardzo bym prosił, żeby pan starosta może, to nie chodzi o to, żeby tam najeżdżać na policję, czy robić z tego jakąś sprawę wielką. Zadać pytanie, czy jest szansa, żeby w sytuacji wezwania takiego o pomoc wołania młodego człowieka, żeby można było zainterweniować szybciej niż kilkadziesiąt albo kilkanaście minut, bo no naprawdę mieszkańcy po prostu byli przestraszeni. To jest jedno pytanie. A drugie, to ja tak od, może od szczegółu do ogółu. Tak, panie starosto, rzeczywiście kwestia, o której pan mówił, ja mówię do pana Grzegorza Kamińskiego, ale adresatami jest cały zarząd, ponieważ to jest organ kolegialny. Proszę mi powiedzieć, czy bo w tamtej kadencji rzeczywiście, jak ja pracowałem, chociaż uważam, że to nie jest w porządku wypytywać radnego, ale to już inna sprawa, do pańskiej pytań się przyzwyczają. Proszę mi powiedzieć, czy powstał jakiś regulamin albo jakiś taryfikator, bo to nie jest nic nieciekawego, bo tutaj wszyscy radni mówią o tym, że rzeczywiście jest boom inwestycyjny. Czy mamy w starostwie jakiś taryfikator, który mówi o tym, że w sytuacji wystąpienia inwestora mieszkaniowego o pozwolenie na budowę są jakieś konsekwencje dotyczące artykułu 16? I w związku z tym, czy możemy dostać taki wykaz wniosków o pozwolenie na budowę? Panie wybaczy, panie naczelnik, ale pan starosta sam mnie do tego wywołał. Uzależniony od no, woli zarządu, bo tu zarząd decyduje. Pan Zdzisław Brzeziński też przecież jest wieloletnim członkiem zarządu i te decyzje zapadają, myślę, kolegialnie. I nie mam tu naprawdę żadnego ataku, tylko czy jest jakiś taki sposób, który mówi o tym. Ty inwestorze, jak obciążał wejść w drogę, oczywiście wnioskowaną ilością pojazdów o takim tonażu, to jest zobowiązany do tego czy innego. Czy też nie ma, czy to jest rozważane indywidualnie w każdej sytuacji? Ile powiedzmy w ciągu ostatnich dwóch lat takich sytuacji było i czy na każdej sytuacji jest też takie porozumienie? Powiem tak, w odniesieniu do tego miejsca, o którym mówimy, ponieważ no, jestem pracownikiem pewnego przedsiębiorstwa, które spotyka się z takimi inwestorami, to dokładnie 200-300 metrów dalej są wnioski inwestorów przewyższające dziesięciokrotnie tamte i to nie chodzi. Ja naprawdę nie chcę się czepiać, tylko czy jest jakaś metoda już na to i czy w odniesieniu do tych inwestorów przy drodze krawskiej są też podobne działania, o których tu mówimy, bo ja uważam je za słuszne. Naprawdę, uważam za słuszne. Bardzo proszę, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Ja nie uważam tego za czegoś nienormalnego, bo to jest jeden ze sposobów właśnie regulowania, no nazwijmy to takiej zabudowy dosyć rozsądnej, bo to rzeczywiście ta zabudowa, która się rozprzestrzenia w niektórych miejscach jest dosyć niebezpieczna dla już tutaj naszych mieszkańców. Ja naprawdę nie chcę atakować, tylko chcę informację, czy wiemy jaka to jest ilość, czy każda z nich jest obarczona potem takim postępowaniem. Bardzo o to proszę, naprawdę to nie jest atak. Nie, ja teraz nie potrzebuję tego. Nie, to proszę, żeby radny odpowiedzieć w formie takiego wykazu jakiegoś, tak, który jest dla nas jakiś miarodajny. Czyli krótko mówiąc, czy jest jakiś regulamin, czy to jest postępowanie już ustalone według jakiegoś wzorca. A jeżeli chodzi o tamte postępowanie dotyczące tego szczegółu, bo dla mnie to jest nawet szczegół, to bardzo proszę, bo ja tego nie mam. Ja nie jestem, przecież to pan jesteś tutaj przedstawicielem naszego organu, żebyście jednak przedstawili radnym na pytanie mojej koleżanki tutaj o postępie tego porozumienia z tym dokładnie też deweloperem. Dziękuję. Proszę, proszę bardzo. Ja oczywiście przyjmując deklarację kolegi radnego w tej kwestii, że to nie jest w żadnym wypadku żadna dociekliwość ostatnich dwóch lat,
to zrobimy taką analizę dotyczącą ostatnich 5 lat i wtedy będziemy mogli wskazać, w których momentach były rzeczywiście pozyskane środki dodatkowe czy nie. Natomiast nie może być taryfikatora w tym zakresie, bo tak jak wynika z ustawy i z artykułu 16, jest to jedynie wymóg negocjacyjny w tym zakresie. I każdorazowo jest to przedmiot uzgodnień i negocjacji. To, że w gminie Raszyn jest w tej chwili zabudowa łanowa, w tym sensie zamiast łanów zbóż buduje się łany osiedli mieszkaniowych, wynika to przede wszystkim z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Raszyn. I w związku z tym szukanie tutaj odpowiedzialności w tym zakresie Wydziału Architektury, który na bazie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydaje zgody na budowę. Wydział Architektury pracuje i robi tylko w tym celu, ażeby uzgodnić, czy projekt wykonany przez inwestora jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. I planistyka jest głównym elementem kształtowania środowiska w gminie Raszyn. Więc może warto zacząć od początku, zweryfikować kwestię dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego i powszechnych zgód na budowę jednorodzinną szeregową w tym rejonie, bo zanim te wszystkie inwestycje, czy jak te inwestycje zostaną zrealizowane, to jest już za późno na szukanie argumentów w kontekście artykułu 16, bo kwestia drogowa jest przecież doskonale, Państwo sobie zdajecie sprawę, jesteście radnymi od wielu lat, że budowa osiedla to jest kwestia pełnego zaplecza. To nie jest tylko kwestia drogi, to jest kwestia sklepu, przedszkola, szkoły i to wszystko oczywiście spada na barki gminy Raszyn i to jest jakby też kluczowym pytaniem, jak Państwo sobie z tym wspaniale radzicie. Oby tak było, niech tak jest, niech to będzie wspaniale. Natomiast przywiązywanie tutaj jakby kluczowej wagi do kwestii związanej z artykułem 16 i nakładaniem jakiegoś nadzwyczajnego znaczenia do tego działania, to może być tylko element wspierający realizację inwestycji. Nie ma takiej sytuacji, że jesteśmy w stanie zmusić wykonawcę do realizacji, zmusić w ramach negocjacji, do realizacji na jego koszt jakiegoś wielkiego zadania inwestycyjnego. Natomiast w momencie, bo tutaj pan radny wspomniał, że jeszcze jest szansa na to, żeby coś w tej sprawie załatwić, oczywiście, tylko że w tej chwili będziemy rozmawiali, jeżeli na ten temat, to z nabywcami mieszkań, nie z deweloperami, ponieważ te wszystkie obiekty zostały już sprzedane i trudno będzie rozmawiać z nimi na ten temat, żeby dofinansowali realizację zadania, którego nie było. A więc deklaruję, że sprawdzimy, w których inwestycjach w rejonie gminy Raszyn inwestycje były wspierane artykułem 16, w inwestycjach przy drogach powiatowych, a które nie, i spróbujemy określić może jakiś procent w tym zakresie, jeżeli to Państwa usatysfakcjonuje. Natomiast no myślę, że oczywiście wybieg w przeszłość jest niezłym rozwiązaniem, natomiast apelowałbym o to, żeby myśleć troszkę bardziej o przyszłości i przyłączyć się do dyskusji na temat przyszłości ulicy Willowej, Źródlanej i innych ulic powiatowych w gminie Raszyn, ponieważ żaden artykuł 16 nie rozwiąże 1,5-kilometrowego odcinka tej drogi do przebudowy i wielomilionowych nakładów w tym zakresie. Dziękuję. Dziękuję. Pan Mirosław Chmielewski, radny. Ale ja dokładnie o tym samym mówię, dlatego uważam tutaj wystąpienie i atak na mnie pana wicestarosty za trochę taki nieprzemyślany. Powiem dlaczego. Ja nie kwestionuję, przecież ja tu jestem urzędnikiem od pewnego czasu i nigdy nie uważałem, żeby można było ograniczyć wolność gospodarczą w postaci inwestora, który otrzymuje plan zagospodarowania, może więcej zabudowy. Ja o tym dokładnie mówię. Ja dlatego pytam,
Nie, tutaj akurat panie starosta, ja mówię o, no, wypowiem, chociaż nie ma tutaj danych osobowych żadnych. Mówię tutaj o deweloperze, który buduje kilkaset mieszkań przy drodze Starskiej. Nazywa się on Ronson, tutaj pani naczelnik to na pewno potwierdzi. I to jest na etapie wstępnym, to jest pierwszy etap. I naprawdę ja nie oczekuję od tego, żebyśmy smagali biczem tych inwestorów, tylko pytanie, czy jest szansa też, żeby w momencie, kiedy składają tacy inwestorzy wnioski, też przemyśleć rozwiązania docelowe, bo one wielokrotnie przewyższają te normatywy, o których tutaj mówimy. Proszę naprawdę wziąć pod uwagę, ja się naprawdę nie czepiam, tylko ja naprawdę chciałem wiedzieć, czy jest, i to nie tylko chyba gmina Raszyn jest tylko, tylko przecież cały powiat jest też miejscem zabudowy, więc jeżeli można, to proszę nie wytykać tego, co było parę lat temu, bo tutaj można by sobie naprawdę długo ten temat opowiadać, tylko zastanowić się, czy nie można zastosować właśnie takiego rozwiązania docelowego. I ja nie chcę się tu kłócić, spierać naprawdę. Proszę tylko o to rozważenie. Proszę bardzo, pan Grzegorz Kamiński, a następnie pani Katarzyna Klimaszewska. Postaram się odpowiedzieć, znaczy pan starosta za coś odpowiedział w mojej ocenie całościowo. Natomiast no, wszystko jest ocenne. Tak naprawdę w każdej inwestycji mamy podpisane takie porozumienia. Oczywiście będzie państwu przekazane. Ja w tej chwili nie jestem w stanie szczegółowo podać wszystkich inwestycji, wymienić każdą po kolei, gdzie były takie porozumienia podpisywane, ponieważ no, nie muszę takich rzeczy pamiętać. Na szczęście są dokumenty, tak jak pan już wcześniej zauważył. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje i wolność działalności gospodarczej, które pan poruszył, ja może do takiego przykładu się posunę. Gminy Miasta Piaseczno. Zapewne pan widział, jak się gmina i Miasto Piaseczno rozwijało przez całe lata 90., jaki był tam napór inwestycji mieszkaniowych, a jaka była infrastruktura do tego dostosowana. Jest też takie pojęcie jak zrównoważony rozwój. I teraz to nie chodzi o to, żeby ograniczać działalność gospodarczą dewelopera, ale chodzi o to, żeby ta działalność była na tyle zrównoważona z możliwościami danego samorządu co do budowy infrastruktury. I to chyba głównie o to chodzi, to przynajmniej ja to tak widzę, no bo tak naprawdę można zrobić plan zagospodarowania w gminie i całą gminę zrobić jako działki budowlane, wpuścić deweloperów, będziemy mieli bloki okno w okno, no zero dróg, każdy będzie jeździł po błocie, to chyba nie o to chodzi. Więc wydaje mi się, że problem jest dużo, dużo szerszy i na pewno takie porozumienia są podpisywane w tej kadencji. Oczywiście wszystko to państwu przedstawimy i nie chodziło mi absolutnie o to, żeby tutaj w jakiś sposób pana krytykować. Tylko no, miałem nadzieję, że dowiem się szczegółów, jak to było w poprzedniej kadencji, ponieważ pan był odpowiedzialny za inwestycje, tak samo jak ja od niedawna jestem odpowiedzialny za inwestycje. No i chciałem zobaczyć, porównać, jak to było. Chciałem, żeby pan przekazał innym radnym, jak pan to realizował. No oczywiście pan nie pamięta, ma pan do tego prawo, minęło 5 lat. Ja tego nie kwestionuję. Dziecka. Proszę bardzo, pani Katarzyna Klimaszewska. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Szanowni Państwo, inżynieria zagospodarowania i planowania przestrzennego jest niezwykle trudna. I ja myślę, że to, przed jakim teraz stoimy dylematem, nie miało miejsca 5-10, może 5-10 tak, ale 20-30 poprzedniej kadencji, poprzedniej radni nie mieli takiego dylematu. Problem polega na tym, że musimy patrzeć w kontekście teorii lokalnie, globalnie. To, o czym powiedział pan Kamiński, jeśli chodzi o Piaseczno, ma pan rację. Ja badam samorządy, mam bardzo dobry kontakt z wodarzami Piaseczna i powiem panu, że tam nawet jest takie powiedziane, jest majątkową dzielnicę Józefosław. Właśnie to, co pan mówi. To jest jedna z dzielnic najbardziej zabudowana w lokali. I wie pan, co tam się mówi? Tam się mówi tak. Radny, który jest od 20 lat tam radnym, znaczy reprezentującym ten region, on sobie po prostu ułożył cały Józefosław. Ale nie w momencie, kiedy stanął przed takimi dylematami, jak my przy ulicy Willowej, tylko to było dużo, dużo wcześniej. Bo my, on jakby przewidział w perspektywie, że to są tereny chłonne pod deweloperkę, z bardzo dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o nabywców. I zanim tam powstało pierwsze osiedle,
Oni już to zrobili na zasadzie tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych są w kwadraty ułożone wszystkie dzielnice. Dokładnie. Tam po prostu jest wszystko jak w kostce. I on zrobił na takim to właśnie poziomie, ale to było dużo lat wcześniej. Powinniśmy się tego uczyć. Powinniśmy tak naprawdę uczyć się na błędach, bo już na pewno Willowej tutaj już nic nie zrobimy, tutaj już jest się rozlało. To musimy po prostu w jakiś sposób z tego dyplomatycznie wyjść i po prostu pogodzić wszystkie problemy, jakie tam są. Natomiast na pewno trzeba spojrzeć globalnie. Trzeba przede wszystkim uczulać wszystkich radnych i włodarzy, żeby aktualizowali lokalne plany zagospodarowane na przestrzeni. Przede wszystkim przewidywali, które tereny są przekazane pod zabudowę, są odraniane po to, że w przyszłości tam mogą powstać na granicach, w pasach drogowych granicznych, duże centra logistyczne, a związane z tym też trasy ponadlokalne, międzykrajowe, co się teraz dzieje na przykład właśnie na granicy Raszyna-Aleśna-Woli. I to jest nieuniknione, dlatego że duże centra logistyczne, duże podmioty zewnętrzne będą szukały takich miejsc na magazyny, na swoje centra logistyczne jak najbliżej Warszawy, to po pierwsze, a po drugie właśnie ta deweloperka. I to, co my tutaj mówimy, nie ma sensu, kochani, żebyśmy się tam skłócili, która droga, co, jak, to w jakiej kadencji. Musimy właśnie zrobić ten krok do przodu, czyli to, co nas teraz interesuje globalnie, spojrzeć w perspektywie globalnej i tak naprawdę usiąść do porządnych rozmów z włodarzami i z uświadamiać też radnych poszczególnych gmin, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania jest bardzo, bardzo ważna, bo tak naprawdę w perspektywie od tego zależy, jak będą wyglądać, będzie wyglądać zabudowa w naszych gminach. Dziękuję. Pani Aurelia Zalewska. Dziękuję bardzo. Ja chciałam odpowiedzieć tu panu przewodniczącemu, że moje pytania dotyczyły innych tematów niż na komisji, z wyjątkiem tych, na które otrzymałam odpowiedź w dniu dzisiejszym i trudno nie zareagować po prostu na takie odpowiedzi. Jeszcze się odniosę do drugiej odpowiedzi dotyczącej koszenia traw. Też takie zgłoszenie skierowałam w czerwcu. Wówczas pan naczelnik informował, że jest problem z dotychczasowym wykonawcą, że firma nie wykonała zakresu i w związku z tym trzeba było podjąć zmianę wykonawcy, ale od tego czasu upłynął spory okres czasu i nic więcej się nie zdarzyło. Natomiast tutaj mam informację, że trawy w pasie drogi powiatowej Marii Dąbrowskiej zostały wykoszone w okresie 31 maja do 15 czerwca. Tam nie były trawy wykoszone, tam było tylko rozpoczęte było koszenie na niewielkim skrawku, nie na całym pasie drogowym, tylko w pewnym skrawku. I tak naprawdę no proszę nie wprowadzać nas w błąd, bo obserwuję, jeżdżę, widzę i nie musimy się tutaj przerzucać informacjami, które no są do zweryfikowania i do zapamiętania, więc zgłaszam, żeby ta ulica była wykoszona jak najszybciej, bo to, te informacje, które otrzymałam, to znowu Brwinów na początku. Rozumiem, że no, pan wicestarosta jest radnym z tego terenu, to na pierwszy rzut kieruje tam wykonawców. Tak nie powinno być, bo powiem też, że to był albo koniec czerwca, albo początek lipca, gdy nie wiem, czy jeszcze poprzedni wykonawca, czy już nowy wykonawca wykaszał trawy przy drodze powiatowej na terenie gminy Brwinów. Natomiast no myślałam, że wkrótce to nastąpi i w pozostałych miejscowościach i nic takiego się nie zdarzyło. I teraz znowu ponownie gmina Brwinów na pierwszym miejscu, a to warto pamiętać, że
Jest wiele innych też gmin i też tego oczekują, zwłaszcza, że tutaj jest mowa o 3 koszeniach, a nawet 5, gdy nawet jednego koszenia nie zrealizowaliśmy, więc no, nie wiem, jak to zadanie jest planowane, skoro mamy już za chwilę wrzesień, nie mamy pierwszego koszenia, a tutaj myślimy o 3 koszeniach, czy nawet 5, więc realizujmy to z jakimś sensem po prostu. Oczywiście 3 koszenia byłyby bardzo potrzebne, gdyby one były równomiernie w ciągu roku realizowane. Tego nie było. I chciałabym jeszcze też zapytać, jakie działania, czy też jak przebiega inwestycja dotycząca budowy centrum w Brwinowie, Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Nie wiem, czy nie pomyliłam nazwy, bo w tej chwili nie widzę, ale jak przebiega realizacja tej inwestycji. Dziękuję. Więc może zacznę od tego koszenia. Ja tylko przypomnę, i to już było mówione Państwu radnym, że mieliśmy problem z firmą jedną, która chciała nam się wycofać tak naprawdę z umowy. No i ta firma nie dokończyła koszenia, a po niej weszła inna firma. To znaczy udało nam się wynegocjować, że część będzie wykoszone, tyle ile nam się udało wynegocjować. Oni to częściowo zrobili, dlatego być może Pani radna zauważyła, że w jednym miejscu gdzieś tam do jakiegoś momentu zostało wykoszone, a dalej nie. Oczywiście to zweryfikujemy, sprawdzimy. Nie uważam, aby gmina Brwinów była koszona w pierwszej kolejności, ponieważ mam takie same zarzuty ze strony radnych z Brwinowa, że kółko jest tylko zarośnięte. W tym roku mieliśmy nagłe opady deszczu, więc czasami ta trawa niebawem po skoszeniu bardzo szybko rosła. Poza tym ogólnie tendencja, jeżeli chodzi o wykaszanie, jest też taka, i to jest tendencja ogólnoeuropejska, ogólnopolska, że się w niektórych miejscach, tam gdzie nie zagraża to bezpieczeństwu, te koszenie wykonuje rzadziej ze względu na zatrzymywanie wody. Mamy tak zwaną hydrologiczną suszę. Woda nam ucieka do morza, więc musimy tą wodę zatrzymywać. A możemy tą wodę zatrzymywać tylko i wyłącznie poprzez rzadsze koszenie, ponieważ jeżeli będziemy kosić non-stop, to tak naprawdę no, będziemy mieli ziemię wyschniętą, wypaloną wręcz od słońca, a wody tam nie będzie. Ja oczywiście sprawdzę dokładnie, poproszę pana naczelnika, żeby jeszcze raz objechali, sprawdzili, gdzie te firmy być może nie wykonały tej swojej pracy tak, jak powinny wykonać. W kwestii Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego ja oczywiście udzielałem tej odpowiedzi pani Magdalenie Bejer. Być może pani w tym momencie nie słuchała, więc ja powtórzę. Był jeden przetarg, którego żeśmy nie rozstrzygnęli, ponieważ cena była zbyt wysoka. Najniższa cena była ponad 10 milionów. W związku z tym ogłosiliśmy drugi przetarg, po to, żeby nie musieć dokładać tam kolejnych środków. Rozstrzygnięcie planowane jest na połowę września. I po 15 września zobaczymy, jakie firmy nam się zgłoszą, sprawdzimy dokumentację, czy będziemy w stanie ten przetarg rozstrzygnąć. I taki jest jakby stan realizacji inwestycji Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Dziękuję, tak, oczywiście. Dziękuję. Ja tylko chciałam prosić, bo może nie pamiętam, znaczy nie mogło nie być w tym momencie, jak mówił pan starosta, ale dziękuję za informację o centrum. Chciałabym jeszcze prosić o proszę przypomnienie, bo wydawało mi się, że tam miały być zagospodarowane budynki w szczelinie na to centrum, ale czy to ma być od podstaw budowany obiekt? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. W związku z... Jeszcze jedno pytanie, tak?
ale bardzo proszę. No, jednak myślę, że Wydział Inwestycji ma informacje, ma harmonogram i naprawdę nie spierajmy się już, ale jeżeli przychodzi wrzesień i nie wykonane jest żadne koszenie, to już nie pomagamy tutaj wodą, opadami, utrzymywaniem, zatrzymywaniem tej wody. W tym roku te opady były dosyć częste, natomiast no po prostu realizujmy to. Zamiary są dobre, trzy koszenia, to myślę, że jest w porządku, natomiast realizujmy to, a nie, no, jak są nawet takie wpadki, to trzeba jakoś to tak sprawić, żeby kolejna firma realizowała, wchodziła w teren i żeby to się po prostu działo. Dziękuję. Bardzo dziękuję za to pytanie. Zamykam punkt 18 i przechodzę do punktu 19. Informuję, że kolejnym punktem porządku są komunikaty przewodniczącego Rady Powiatu. Kolejna sesja Rady Powiatu planowana jest na 11 października 2022. Zgodnie z ustawą przypominam, że do 15 września możecie Państwo składać wnioski do budżetu w kwestii formalności. Szanowni Państwo, 18 września 2022 roku jest planowana pielgrzymka, natomiast szczerze nie wiem do końca, co zrobić, dlatego że niewiele osób zgłosiło się na chęć uczestnictwa w tej pielgrzymce. Ja podejmę w najbliższym czasie dyskusję i rozmowy jeszcze z ościennymi samorządami. Jeśli będzie frekwencja, to zrobimy tą pielgrzymkę, jeśli nie, no to będziemy musieli myśleć o innym rozwiązaniu. Zamykam tym samym punkt 19, przechodzę do punktu 20. Tutaj niestety nie ma dyskusji, ale chętnie z Panią porozmawiam. Jeżeli będzie Pani chciała coś wnieść do tematu na boku. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 47. sesję Rady Powiatu Pruszkowskiego. Dziękuję, życzę miłego wieczoru. Dziękuję Panie Rafale. Nasze kubki już jest dobre. No, masz ten minut. Ja to biorę, bo oryginał jest... Okej, okay, już dobra. Cześć. Z szarą strefę otworzyłem widok.